Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w Bibliotece Publicznej na dzisiejszym wieczorze na spotkaniu z dwoma bardzo interesującymi panami, pan Vincent Sewerski i Aleksander Makowski, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Będą mówić o swojej twórczości i o swoim niezwykle interesującym życiu. I chciałam podziękować panu Grzegorzowi Mastalerzowi, bo to dzięki niemu to spotkanie dzisiaj zaistniało i panowie przyjęli nasze zaproszenie. Pan Grzegorz poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Oddaję głos. Szanowni Państwo, pozwolimy sobie usiąść. Nie jest nas zbyt dużo, więc sądzę, że będziemy mogli spokojnie się porozumiewać. Zasadniczo to spotkanie jest dla Państwa, żeby było wszystko jasne. Ja tutaj jestem tylko, powiedzmy, jakimś moderatorem, który spróbuje ewentualnie coś pokierować, ale sądzę, że Państwo będziecie mieć na tyle dużo pytań do autorów, ale również do szpiegów, bo nie ma się co oszukiwać, że nasi dwaj goście dzisiaj to byli oficerowie wywiadu. Pierwotnie można by się zastanawiać, dlaczego zdecydowali się napisać cokolwiek, bo przecież te rzeczy, które mogliby zdradzić, pewnie większość z nas uważa za tajne, tajne specjalnego znaczenia i nie powinny się nigdy pojawić publicznie, a tu okazuje się, że panowie piszą, przy czym książka Aleksa, czyli Aleksandra Makowskiego, jest czymś zupełnie innym, bo jest to wycinek pracy operacyjnej na rzecz naszego wywiadu, a jak powiedział Vincent, on napisał to, co może się zdarzyć. Albo, że wymyślił to, co teoretycznie może mieć miejsce i to nawet w takim kraju jak Polska. Ja może nie będę przedłużał i zapytam najpierw Vincenta, bo kiedyś pozwoliłem sobie skierować takie słowa do ciebie, żebyś pozdrowił Sarę. Mam nadzieję, że te pozdrowienia trafiły do odpowiednich osób, a tutaj chodzi przede wszystkim o kobiety, które również w wywiadzie mają swoje miejsce. I przypuszczam, że będzie można też ten temat tutaj poruszyć. Ja sobie zdaję sprawę, że Sara nie jest jedyną, która pojawia się w naszym wywiadzie. Ponoć są to umysły jak brzytwa i do tego jeszcze poparte urodą. Może panowie coś na ten temat? Pełna prawda, dokładnie. Nasze dziewczyny są piękne, mądre, świetne, sprawne, są lepsze od chłopaków, od mężczyzn. Nie, to prawda jest taka, że są takie same jak i my. U nas nie ma różnicy, tak powiedzieć, płci, jeśli zaczynamy od tego tematu. Jest się oficerem wywiadu, a płeć to jest dopiero kolejny element, który oznacza zakres wykonywanych czynności czy obowiązków. W polskim wywiadzie obecnie, od 90 roku, kobiety w polskim wywiadzie w departamencie pierwszym, ówczesnym, to były pojedyncze osoby. Dzisiaj w polskim wywiadzie, w pionie operacyjnym, bo w ten sposób tak jakby określili, jest około 30% kobiet, które wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli mówiąc krótko, są takimi właśnie Jamesami Bondami w pewnym sensie. Nawet nie w pewnym sensie, bardzo często są to działania różne, które prowadzą celem nie tak daleko odbiegające od niektórych stereotypów przekazywanych w literaturze czy w fabule. Sara, kto z Państwa zna moje książki, jest to taka rzeczywiście bohaterka. Sara to jest ta postać, która ma swój archetyp autentyczny. Ona to jest postać, którą opisałem albo wykorzystałem ją w swojej powieści za jej zgodą. Ona to ocenzurowała, przeczytała, prawda, kiedy to był jeszcze, powieść była w stanie rękopisu czy manuskryptu, dużo ocenzurowała, nie zgodziła się na wiele rzeczy takich dosyć ją osobiście określających. No i całą resztę zaakceptował, dlatego że w naszym środowisku, które nie jest wcale takie duże, jakby się to mogło wydawać, oficerów wywiadu, w skali kraju, to jest może z kolegami starszymi, młodszymi, którzy są, to jest może kilkaset osób co najwyżej. Nie wszyscy też oczywiście mają background operacyjny, ale Sara jest doskonale rozpoznawalna. Koledzy, koleżanki ją znają, ci to są służby.
że moja tutaj obecność, w ogóle moja obecność publiczna jest, to nie jest typowe zjawisko, to jest raczej wyjątek od reguły, bo my raczej się nie upubliczniamy naszego życia i naszych spraw. Ale kiedy napisałem te powieści, doszedłem do wniosku, że myślałem, znaczy, że sobie będą się same sprzedawać, prawda? Ja sobie będę w domu siedział i tylko obserwował, co się dzieje. Tak się nie da. Trzeba książki promować, bronić o swoich bohaterów, postaci, racji, które się tam wyłożyło. Po prostu trzeba by mieć kontakt z czytelnikami. Tego się nie da zrobić inaczej. Księgarnie są pełne dobrych książek, których nikt nie czyta. Autor chce, żeby tylko wszyscy czytali. W związku z tym w jakimś sensie upubliczniłem się, czy wyszedłem z tego swojego płócienia, w którym żyłem. Stałem się samozwańczym rzecznikiem moich koleżanek i kolegów, którzy w służbie pozostali, a którzy takiej możliwości nie mają, bo ich prawo do tego, ich prawo na to nie zezwala. Dlatego, że wizerunek oficera wywiadu jest tajny. Stąd moja obecność tutaj także reprezentuję w pewnym sensie i odpowiadam za nich, mówię w ich imieniu. Jeżeli będę odpowiadał na pytania Państwa, to możecie się czuć tak, jakbym odpowiadał w imieniu także bohaterów autentycznych moich drużyn i tych kolegów, koleżanek, którzy w służbie zostali. Co mogę dodać? No, w wywiadzie są najróżniejsze kobiety, oprócz kobiet oficerów, o których tutaj mówił kolega. Są oczywiście kobiety agentki, które wywiad werbuje, którymi się posługuje. Są też kobiety, które wspierają działalność wywiadu, które są do tego werbowane. Czasami są to kobiety w lekkich obyczajach. Nasz wywiad wykorzystuje tego typu kobiety również. Czasami mężczyzn w lekkich obyczajach także. Ja chciałbym opowiedzieć o dwóch kobietach, które ja poznałem w swojej pracy. Jedna była z okresu sprzed 90 roku w wywiadzie PRL-u. Ja ją poznałem w 72 roku, gdy trafiłem do szkoły szpiegów w Kiejkutach. Ona tam była szefową lektorek, ponieważ zajęcia językowe tam stanowiły dosyć istotną część programu. I ta kobieta przez 10 lat razem ze swoim mężem była tak zwanym nielegalem, czyli mieszkała we Francji na paszporcie francuskim i funkcjonowali jako para Francuzów i realizowali zadania dla polskiego wywiadu. Była to niezwykła kobieta, znająca oczywiście francuski, tak samo jak polski, bardzo inteligentna, bardzo spokojna, bo tego typu pracy oczywiście wynika spokojnie. Inną kobietą, którą poznałem już po 90 roku, gdy w 92 roku zacząłem realizować razem z naszym wywiadem brytyjskim operację przeciwko terrorystom irlandzkim. To jedną z osób, które tą operację wspomagały, była młoda dziewczyna, która chyba rok wcześniej przyszła do wywiadu. Bardzo zdolna, bardzo taka zdecydowana, idąca do przodu, która zakończyła karierę w wywiadzie na jednym z ważniejszych potwierdź stanowisk. Na najwyższym w zasadzie, jaki jest dostępny oficerowi. I oczywiście polityczne. Obie te kobiety charakteryzowały się tym, że były znacznie twardsze, bardziej inteligentne, lepsze i operacyjnie, i pod różnymi względami od większości mężczyzn, których poznałem w wywiadzie. I ta kobieta nielegal i ta dziewczyna, którą poznałem w 92 roku, która zajmując to stanowisko, które zajmowała w wywiadzie, no, wyprzedziła całe pokolenie swoich rówieśników. Ja właśnie chciałbym wrócić. No, ja dodam tylko jedną rzecz. Ujawnię pewną tajemnicę dla tych z Państwa, którzy przeczytali moje książki w pierwszej części. Nielegalna jest scena wydobywania takiego archiwum z ziemi, prawda, NKWD. Nie ma telewizji, to powiem, coś podobnego miało miejsce autentycznie. Zdarzyło się. Mogę Państwu powiedzieć, że
rzeczywistości, to nie było to w tym miejscu, trochę nie w tym czasie, trochę nie tak, ale w rzeczywistości ta operacja wyglądała dużo bardziej dramatycznie niż ja ją opisałem. I robiła ją właśnie ta Sara wraz z dwoma młodymi oficerami. Kopali to archiwum przez całą noc w deszczu, leżąc na ziemi, ponieważ w pobliżu przysuwały były różne inne osoby, także sytuacja była dużo bardziej dramatyczna. Akurat literacko mi pasował troszkę inny opis, ale taka jest prawda. W tej sprawie, kiedy jej zaproponowałem realizację tego zadania, bo była moją podwładną, powiedziała, najpierw dwóm chłopakom proponowałem. To odmówili, powiedzieli, że no nie bardzo, trochę coś tam im nie pasowało. No, oficer ma prawo odmówić. Kiedy ona dostała, powiedziała, od razu, jasna sprawa, jadę i robię. Pojechała i zrobiła. Aleks, chciałbym wrócić do tego, takiego twojego napomknienia, czyli operacji, którą zacząłeś budować w 92 roku, jak twierdzi generał Petelicki, świętej pamięci, i zresztą generał Czempiński również, 2 lata ciężkiej operacyjnej pracy z terrorystami irlandzkimi. Kontrolowany zakup, następnie Inowrocław trafia do portu, co zresztą jest zawarte nie tylko w twojej książce, to jest można powiedzieć preludium twojej książki, ale chciałbym finalnie zdążyć do tego, że bardzo mało ludzi jest w stanie sobie skojarzyć, że od tego momentu teoretycznie datuje się współpraca naszego polskiego gromu, czyli naszego skarbu narodowego z kajakarzami z Pól, czyli siłami specjalnymi Wielkiej Brytanii, które niejako po tej akcji wspólnej z MI5 otworzyły się bardziej na kontakty z naszym krajem. Czy łatwo było, inaczej, czy zasadniczo jako oficer wywiadu łatwiej było się spotkać z przeciwnikiem, jak to się mówi, również z innego wywiadu, czy ci terroryści byli bardziej nieprzewidywalni? Terroryści są zawsze bardziej nieprzewidywalni, ponieważ przeciwnik nawet z obcego wywiadu zawsze rządzi się pewnymi regułami. Przede wszystkim takimi, że żelazną regułą na ogół jest to, że nie zabijamy swoich przeciwników z drugiej strony. Oczywiście tylko z jednego powodu, bo może nas za to spotkać taka sama retorsja. W związku z tym pomiędzy wywiadami, nawet po dwóch stronach barykady, są określone niepisane reguły i każdy je przestrzega, bo wiadomo, że może go spotkać to samo. Poza tym nigdy nie wiadomo, kiedy dany człowiek, czy dany wywiad, czy jego część w określonej sytuacji stanie się naszym sprzymierzeńcem. Oczywiście terroryści nie mają żadnych takich reguł, rządzą się swoimi prawami, jest to prawo dżungli, zabijanie jest sprawą jakby, która napędza cały ten ruch, dlatego są terrorystami. Jakby zabijanie maksymalnej ilości ludzi to jest ten cel, do którego terroryści dążą, między innymi dlatego potrzebna była im ta broń. Polski. Oczywiście cała ta akcja była wymyślona przez wywiad brytyjski. Jej celem, głównym celem tej operacji, to była to taka operacja rządu. Głównym celem było odstraszenie terrorystów irlandzkich, z którymi wtedy rzeczywiście toczyła się taka prawdziwa gorąca wojna w Irlandii, od całego rynku Europy Wschodniej, gdzie tą broń, jak się wydawało, Irlandczykom najłatwiej było zakupić. Była to pierwsza tego typu na taką skalę operacja z wywiadem brytyjskim. Im na tej operacji bardzo zależało. I myślę, że między innymi dzięki niej przekonali się, że z tym wywiadem polskim, który wtedy był właściwie w 99% złożony z kadr z PRL-u, można współpracować, można realizować różne zadania. I myślę, że ta operacja też przyczyniła się w jakiś sposób do opinii, którą oczywiście wywiad brytyjski musiał przedstawić, gdy Polska była przyjmowana do NATO. Ale skoro już mówimy o tym, to powiem, że to, co najbardziej
przekonało Anglików, że z tym wywiadem polskim po 90 roku można współpracować już na poważnie, było, gdy się zorientowali, że ten nasz wywiad werbuje Rosję. To było to, co ich najbardziej przekonało po 90 roku, że oficerowie niby wychowani w PRL-u traktują zadanie, jakie im postawiono w werbunku Rosjan, czy to oficerów, czy obywateli rosyjskich, tak samo jak kiedyś traktowali werbowanie Amerykanów czy Anglików. Wiem to, bo mi to powiedzieli po prostu, ponieważ ta operacja trwała 2 lata, bo zachęcenie terrorystów do zakupu broni w jakimś kraju no, wymaga wielu różnych złożonych działań. Także z tymi Brytyjczykami dosyć blisko się poznaliśmy. Zresztą oni mnie znali dobrze z poprzedniego okresu, także opowiadaliśmy sobie różne historie. Ale myślę, że tu wywiad polski jakby na pewno te różne działania, oczywiście już nie mówię o działaniu Czempińskiego wtedy w Iraku, czy wyprowadzeniu tych oficerów CIA, to wszystko pomagało Zachodowi podjąć opinię w sprawie przyjęcia Polski do NATO. No właśnie, zdradźcie nam, albo ukrycie Rob Katolicy, jak to jest, że taki mały wywiad, no bo nie oszukujmy się, przecież to pewnie jeszcze padnie tutaj takie pytanie. Ten nasz wywiad nie może się równać z żadnym wywiadem, o którym dzisiaj wspominamy. Czy to będzie pewnie wywiad rosyjski, czy izraelski, czy brytyjski. I te kontakty, które tobie, Aleks, udało się nawiązać w Afganistanie, które są treścią twojej książki. I te wszystkie inne działania, które później się pojawiają, bo przecież wiemy, że to zaufanie się gdzieś pojawiło i ono zostało, jak to się mówi, tylko umocnione. Jak to się robi? To, trzeba zacząć troszeczkę od czegoś innego. Ja... Zacząć należy w ogóle od tego, ja zaraz odpowiem, ale to pytanie wymaga uzupełnienia. Ja akurat byłem od początku świadkiem transformacji tak zwanej, jak to się teraz określa, służb, prawda, z Departamentu Pierwszego, czyli służb PRL-owskich do służb Wolnej Polski. Uczestniczyłem w tym, byłem w 1989 roku zweryfikowany pozytywnie, ale nie przyjęty do nowych służb. Dostałem taką propozycję po roku. Byłem już zupełnie ułożone nowe życie. Sobie znalazłem inne zajęcie, wcale nie żałowałem tego, co było. Znaczy, systemu, jakby to powiedzieć, praca to zupełnie inna kwestia. Byłem młody bardzo, miałem dużo pary, ale któregoś dnia otrzymałem propozycję od ministra Kozłowskiego, ówczesnych władz, powrotu do służby i odbudowy nowych służb wywiadowczych z Polski. Także uczestniczyłem w tym prawie od pierwszego dnia. Ale tak trochę na skróty mówiąc, często się czytelnicy czy osoby interesujące tą tematyką pytają, jak to jest, prawda, że my byliśmy czerwoni, a teraz nagle zrobiliśmy się dobrzy. Jak to, że w tych pytaniach często kryje się taka nutka powątpiewania w naszą uczciwość. To ja odpowiadam bardzo prosto. To było tak, czego Aleksa los później jest jego zadania, które realizował kontynuację. Nam przestawienie armat z zachodu na wschód zajęło 1,5 dnia. To nie było dla nas żadnego problemu. Kiedy otrzymaliśmy nowe zadania i te nasze nowe zadania nie były skierowane tak jak poprzednio na zachód, tylko w zupełnie innym kierunku. Dla nas nie było to żadnym wyzwaniem ani politycznym, ani emocjonalnym, ani psychicznym. Żadnym. Dlatego, że byliśmy tak chowani i tak dobierani. Najpierw dobierani, później chowani. Że oficer wywiadu, tak jak ja to mówię za siebie, ja służyłem najlepiej jak potrafiłem, z pełnym oddaniem, poświęceniem i Jaruzelskiemu, i generałowi Jaruzelskiemu, i prezydentowi Kaczyńskiemu. Tak samo. Bo pracowałem pod rządami tych wszystkich
prezentów w międzyczasie wszystkich pozostałych i premierów. A na tym polega nasza praca. My służymy całemu państwu. Niezależnie od tego, jak ono jest w danej chwili skonstruowane. Zresztą tamte czasy to były stosunkowo krótkie. Także tak to wyglądało i jaki był tego efekt. Myśmy mieli naprawdę bardzo dobre kadry, myśmy byli bardzo młodymi ludźmi wówczas. Ja miałem 32 lata i rozpoczęcie nowej działalności na nowym kierunku, dużo bardziej bym nawet powiedział odpowiedzialnym i niebezpiecznym, jakim jest wschód, niż był zachód wcześniej. Naprawdę mieliśmy bardzo dobre wyniki od samego początku i nasi partnerzy, czy CIA, czy z wywiadu brytyjskiego i z innych, szybko się zorientowali, że mają do czynienia z dobrą służbą. Zresztą, prawdę mówiąc, dali nas dużo wcześniej, bo kiedyś żeśmy się ścierali z nimi za czasów komuny, a nikogo lepiej nie poznasz jak jako swojego przeciwnika na polu walki. To może Aleks więcej o tym opowiedzieć na tamtych czasach. Natomiast tak to rzeczywiście wyglądało. Dla nas to nie był żaden problem przedstawić naszą politykę czy działalność operacyjną na inne tory. No bo to oczywiście nie tylko o wschodzie mówimy. Polska miała dużo więcej wyzwań niż tylko rozpad Związku Radzieckiego i zagrożenia, które z tego wynikały dla naszego państwa. No, oprócz, odpowiadając na to pytanie, o którym wspomniałeś, jak to jest, że wywiad małego państwa czasami może więcej. Według oceny wywiadów zachodnich, wywiad PRL był jednym z wywiadów, które mieściły się przypuszczalnie w pierwszej siódemce wywiadów świata. Przede wszystkim dlatego, że byliśmy wywiadem bardzo dobrze szkolonym. Byliśmy zawsze wywiadem agenturalnym. Agenturalnym dlatego, bo nie mieliśmy możliwości wywiadu elektronicznego, który jest znacznie, znacznie droższy. W związku z tym przy szkoleniu nas, począwszy od 1972 roku, zwłaszcza gdy powstała szkoła w Kilkutach, przykładano ogromną wagę do szkolenia właściwie pod kątem jednej najważniejszej rzeczy, że oficer jest od tego, żeby werbować agentów, ponieważ wywiad jest od tego, żeby zbierać informacje. Jedyną osobą, która może dać wartościową informację, jest agent uprasowany możliwie jak najwyżej w obiektach, które nas interesują. I całe w zasadzie szkolenie było podporządkowane temu jednemu celowi – werbować agentów. Oczywiście nie wszyscy oficerowie nadają się do werbowania agentów. Na szkołę trafiali ludzie, którzy mieli większe predyspozycje do pracy analitycznej, byli ludzie, którzy mieli większe predyspozycje do pracy operacyjnej, no bo wiadomo, że ta praca wymaga przede wszystkim określonej odporności psychicznej i pewnej konstrukcji psychiki, która pozwala ci tłumić i strach, i zdenerwowanie, no bo w pracy operacyjnej różnie bywa. Ale powiem tak, że zdobycie jednego cennego agenta w obiekcie, który nas interesuje, na ogół jest znacznie cenniejsze niż każdy wywiad elektroniczny. Bo w wielu przypadkach wywiad elektroniczny jest to zgadywanka, bo nie wiadomo, czy przeciwnik nie celowo pewnych rzeczy nie puszcza w eterze, czy nie inspiruje nas. Natomiast jeżeli mamy dobrego, sprawdzonego agenta, to te informacje, które płyną z tego źródła, są absolutnie pewne. Tym bardziej, że oczywiście te informacje są sprawdzane przez różne inne źródła, przez inną agenturę. Dlatego wywiad, który potrafi werbować cennych agentów, nawet jeżeli liczy 200 czy 300 osób, czasami potrafi być bardziej skuteczny i mieć lepsze informacje niż wywiad, który liczy 2 albo 3 tysiące osób. Ja może to zrobiłem trochę z rozmysłem, ale teraz właśnie docieramy do tego, o czym chcielibyśmy powiedzieć, a mianowicie o książce Aleksa, bo ona się odnosi do pewnego rozdziału w jego życiu, a została napisana jako swoista forma kontrataku
co zresztą, jeśli Państwo czytaliście albo będziecie czytać, będziecie mogli na kartach, ostatnich kartach tej książki doświadczyć, bo okazuje się, że do dnia dzisiejszego państwo polskie wypłaciło prawie 1 000 000 złotych odszkodowań w wyniku 26 pozwów, z czego 23 zostały uznane, a mówię tutaj o słynnym raporcie Macierewicza, który w pył obrócił nie tylko 9, jak piszesz, operacji, które były zaawansowane, i to sojuszniczych operacji wywiadowczych, ale również doprowadził do tego, że jak zresztą daje się to odczuć i to otwarcie można powiedzieć, zresztą zgodzicie się pewno z tym, że pod polską flagą od tego momentu jest ciężko werbować. Że moje nastawienie oczywiście, fakt, no, raport Macierewicza przerwał działalność wywiadu i kontrwywiadu wojskowego na pewnym etapie. Ja tu nie odnoszę się do oceny, czy WSI było dobre, czy złe. Każda oczywiście administracja, każdy premier i rząd ma prawo sobie reorganizować, reformować służby, jak sobie chce. Może je zlikwidować, może powołać dwie nowe, może zrobić, scalić wywiad wojskowy z cywilnym, to już jest jego sprawa. Jeżeli tylko parlament to przegłosuje, to takie jest jego, takie jest prawo partii rządzącej, która została wybrana. Natomiast żadna partia rządząca, ani wiceminister obrony, czy minister obrony nie ma prawa ujawniać agentów wywiadu i oficerów wywiadu i bieżących operacji wywiadowczych. W moim przypadku no, to zrobiono, ujawniono mnie raz jako agenta wywiadu wojskowego, jako agenta wywiadu cywilnego. Jest to oczywiście działanie bezprawne, całkowicie. Zresztą tak dowodzą orzeczenia różnych sądów. Ale nie w to chcę wnikać, ponieważ działalność Antoniego Macierewicza oceni pewnie już historia w swoim czasie. Natomiast jakie to ma znaczenie dla obecnych służb wywiadowczych Polski? Otóż tak jak powiedziałem, głównym zadaniem takiego wywiadu jak Polski, kraju średniego, który nie chce i nie może wydawać miliardów złotych na wywiad elektroniczny, jest cały czas werbowanie agentów, bo to jest jego siła. I to zawsze była siła naszego wywiadu, uznawana przez wszystkich naszych sojuszników, i Amerykanów, i Anglików, i Francuzów, i kogo tam jeszcze, z którym współdziałaliśmy. Otóż agent to jest specyficzny typ człowieka. To jest człowiek, który godzi się w pewnym momencie na zdradę własnego kraju z różnych powodów, często z powodów finansowych. I oczywiście wie doskonale, co mu grozi. No, grozi mu na ogół albo kara śmierci, tam gdzie kara śmierci jest, albo dożywocie, albo co najmniej 25 czy 30 lat więzienia. W związku z tym agent no, albo jest oferentem, który sam się zgłasza do określonego wywiadu i oferuje swoje usługi, albo jest to człowiek, którego wywiad sobie wytypował i próbuje go po odpowiednim opracowaniu zawerbować. Oczywiście, jeżeli agent dostanie propozycję współpracy od jakiegoś wywiadu, czy też jest oferentem i sam chce podjąć współpracę, no to będzie bardzo, bardzo wnikliwie dobierał sobie taki wywiad. Teraz, zwłaszcza w dobie internetu, będzie sobie patrzył, jaka jest przeszłość tego wywiadu, jeżeli chodzi o zabezpieczanie swoich własnych interesów i interesów swoich agentów. Czy taki wywiad, czy państwo, w którym taki wywiad funkcjonuje, miał dużo wpadek, czy agenci tego wywiadu byli aresztowani, a jeżeli byli aresztowani, to jakie działania wywiad podjął, żeby ich wydobyć, czy aresztował szpiegów na swoim terenie, żeby takiego agenta wymienić i wyciągnąć z cudzego więzienia. I oczywiście, jeżeli dojdzie do wywiadu polskiego, czy do państwa polskiego i sobie przeczyta, że państwo polskie właśnie ujawniło agentów wywiadu i oficerów wywiadu wojskowego, no to natychmiast ten wywiad sobie i to państwo skreśli jako potencjalny wywiad, z którym mógłbym współpracować. Nawet gdyby ten wywiad
mógł mu zaoferować 5 razy tyle pieniędzy, co każdy inny. Ponieważ na pierwszym, drugim i trzecim miejscu każdego agenta jest bezpieczeństwo. Bo na ogół chodzi nie tylko o bezpieczeństwo jego własne, ale przy wpadce także o bezpieczeństwo jego bliskich, całej jego rodziny. Zwłaszcza jeżeli jest to agent pracujący w organizacji terrorystycznej, czy wykorzystujemy go do pracy przeciwko terrorystom, to on wie, że jeżeli zostanie ujawnione czy zdradzone, terroryści zabiją wszystkich, z którymi on się kiedykolwiek zetknął, całą jego bliską rodzinę i aż do 10. pokolenia. W związku z tym taki agent sobie po prostu nie wybierze nas. Jeżeli polski wywiad i wojskowy i cywilny w tej chwili pracują z takim garbem, no to na najbliższe pokolenie praktycznie wśród agentów, którzy się liczą na świecie w różnych instytucjach, nie ma czego szukać. Chciałbym dodać jeszcze, że jeden bardzo ważny aspekt tej sprawy, obserwując sprawę raportu Macierewicza od strony polskiej, to obserwujemy w zupełnie innym aspekcie, innym wymiarze, wymiarze takim wewnętrznym, prawda? Bo były tam argumenty, jakieś podstawy natury formalnej, które zmuszały ówczesne kierownictwo do ogłoszenia tego, ale my jesteśmy wywiad, nas praktycznie nie interesuje to, co się dzieje wewnątrz kraju, wywiad pracuje za granicą. I muszę Państwa zapewnić, że publikacja raportu WSI była odnotowana we wszystkich możliwych mediach, we wszystkich krajach nam i zaprzyjaźnionych, ale to jest pół biedy, w krajach, które są przedmiotem naszego rozpracowania. W mediach rosyjskich to było bardzo mocno nagłośnione. Myśmy się z tym spotykali także ze strony Rosjan, no, z ironicznymi wręcz uwagami na temat tego, jak nasza władza załatwiła naszą własną służbę. Ale to już zostawmy, bo to powiedzmy jest jakiś tam aspekt emocjonalny. Jest inna ważna rzecz, aspekt, inny ważny element tego zjawiska. Siłą każdego wywiadu, oprócz jej kompetencji oficerów, oprócz umiejętności, pieniędzy, dobrej struktury, zaufania polityków i tak dalej. Jedną z najważniejszych rzeczy wywiadu to jest prestiż. To jest siła i potęga najważniejsza, najbardziej istotna. Dlatego wywiad brytyjski właśnie posiada taką nieprawdopodobną siłę, bo posiada nieprawdopodobny, wspaniały prestiż. Na czym on polega? Prestiż polega na tym, że tak hipotetycznie zapewne, jak jest jakiś Rosjanin, który chce przekazać ważne informacje, to idzie w pierwszej kolejności do Rosjan. Dlaczego? Nie do Rosjan, tylko do Anglików. Dlaczego? Dlatego, że wie, że to jest służba, która mu gwarantuje bezpieczeństwo i przez najbliższe 50-100 lat nic nie ujawni. I będzie o niego dbać i pilnować. A my mamy jaki problem? Jak my się zgłaszamy, powiedzmy, do nas nie przyjdzie z oczywistych powodów, bo powie, że taka ekipa, no, przyjdzie do was kolejna i znowu będą sobie chcieli ujawniać, prawda? Także to są elementy, to są sprawy życia i śmierci. Tu człowiek, tak jak Aleks powiedział, tu człowiek bardzo jasno kalkuluje. Tym bardziej, że agenci najczęściej podejmują te decyzje, które są w z niskich pobudek, ale mimo że z niskich pobudek, to jednak to nie są do końca szaleńcy. I sobie zdają sprawę z konsekwencji, jakie za to grożą. Dlatego mówimy, że to dotyczyło wywiadu wojskowego. Za granicą nikt nie rozróżnia wywiadu cywilnego i wojskowego w Polsce. Po prostu była informacja, że Polacy ujawnili własne zasoby agenturalne i własnych oficerów, prawda, i wszystko w mediach poszło. Zresztą każdy mógł to sobie kupić i ściągnąć z internetu. Zresztą w Rosji przetłumaczono dokładnie wszystko i nie tylko na rosyjski, ale było to tłumaczone na arabski, chiński i wszystkie pozostałe języki. Choć nie dotyczyło to specjalnie niektórych krajów, to jednak też tam znalazły się osoby zainteresowane przeczytaniem tego. No. Pracowałem prawie 30 lat w wywiadzie operacyjnym. Znam różne służby amerykańskie, brytyjskie, izraelskie, rosyjskie.
Jest to jedyny taki przypadek na świecie. Nie przypominam sobie. Nie przypominam. Nie było drugiego takiego. Dziękuję. Czyli niestety jesteśmy w czymś pierwsi. Niestety. Książka Alexa, bo jeszcze tylko na moment do niej wrócę i za chwilę zaczniemy odpytywać Vincenta. Twoja książka to bardzo specyficzne dzieło, które mówi o pracy operacyjnej na terenie Afganistanu i o tym, co mogło się zdarzyć, gdyby. Czyli gdyby Amerykanie zareagowali, gdyby się zgodzili, gdyby podjęli działania i gdyby być może Masud był bardziej ostrożny, może ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Czyli nie mielibyśmy tego, co się zdarzyło 9 września 2001 roku. Czy twoim zdaniem z perspektywy czasu taka szansa w ogóle istniała? Ja myślę, że istniała bardzo realna szansa zapobieżeniu zamachowi z 11 września w Nowym Jorku, ponieważ informacje o tym, że taki zamach jest przygotowywany, że jest szykowany duży zamach na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie na żadną ambasadę gdzieś tam, nie na żaden konsulat, tylko konkretnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, że będą to ataki związane z samolotami, z bombami podkładanymi w samolotach i w portach lotniczych. Takie informacje już co najmniej 10 miesięcy przed 11 września zaczęły się pojawiać, nazwijmy to w eterze wywiadowczym. Co najmniej kilka wywiadów o tym wiedziało. Ja też miałem takie informacje. Dokładnie, że odbyło się spotkanie na terenie Afganistanu, że wzięło w nich udział tyle, a tyle osób, że decyzję podjął Bin Laden, żeby przeprowadzić taki atak i że trwają przygotowania do jego przeprowadzenia i celem będą Stany Zjednoczone, porty lotnicze, samoloty i to głównych miast na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Myślę, że również Masud, czy wywiad Masuda dobrze wiedział o tym zamachu, że Al-Kaida szykuje się do tego zamachu i pokusiłbym się nawet o taką teorię, oczywiście nie mam tego potwierdzonego, ale układa się to w pewną logiczną całość, że Masud chciał dopuścić do tego ataku na Stany Zjednoczone, ponieważ w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jest to jedyny sposób, żeby administracji amerykańskiej pokazać, jaką rolę odgrywa Al-Kaida tak naprawdę, jaką rolę odgrywają talibowie, którzy goszczą Al-Kaidę w Afganistanie, jaką rolę odgrywa Pakistan, największy sojusznik Stanów Zjednoczonych w tym regionie, który stworzył talibów, który wiedział o ich różnych działaniach, który wiedział doskonale, co robi Bin Laden i gdzie się podziewa w Afganistanie w tamtym czasie. I myślę, że gdyby wtedy wywiad amerykański postawił na bliższą współpracę z Masudem, zresztą tak jak chciało wielu oficerów CIA operacyjnych, którzy znali Masuda, bo Masud był znany wywiadowi amerykańskiemu od wielu lat, to temu zamachowi można było absolutnie zapobiec, ponieważ w strukturach wywiadu amerykańskiego były dostępne wszystkie, powtarzam, wszystkie informacje, które złożone w jedną całość, w jedną notatkę wywiadu mogły temu zamachowi zapobiec. Myślę, że Amerykanom po prostu wtedy zabrakło trochę wyobraźni i zgubiła ich ignorancja i arogancja na tym etapie. To może damy odpocząć Aleksowi. Ja teraz odpytam Vincenta, bo jego książki są zupełnie inne. Vincent, napisałeś coś, co z jednej strony bardzo dobrze się czyta, ale z drugiej strony może przerażać, bo jak wcześniej wspomniałem,
to, co jest zawarte w tych książkach, teoretycznie może się zdarzyć. I wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nielegałowie istnieją i niewierni również istnieją. Bo w Polsce przecież mówi się otwarcie o tym, że na chwilę obecną mamy około 900 konwertytów. Mamy też niechlubnych ludzi, którzy siedzą z potężnymi wyrokami, a wywodzą się z naszego kraju. Czyli nie tylko islamiści, ale fundamentaliści, którzy są w stanie swoimi poglądami próbować zniszczyć to, co tutaj jest zbudowane. Czy według ciebie te książki mają nas ostrzec, czy mają nas uczulić na to, co dzieje się dookoła nas? W powszechnym przekonaniu terrorysta to jest taki facet z brodą, z pasem szachida, szaleniec z kolanem w dłoni, który o niczym innym nie myśli, by tylko się wysadzić w jakimś prawda miejscu i zabić jak największą ludzi. I w pewnym sensie to jest prawda, ale to jest tylko broń. Za tym terrorystą szalonym stoją struktury, ludzie, organizacje, ludzi wykształconych, inteligentnych, posiadających określoną wiedzę, doświadczenie, często wykształconych na zachodnich uniwersytetach, ludzie pijących alkohol, utrzymujących normalne relacje międzyludzkie. Dlatego w swojej książce, w drugiej książce Niewiernych, zarysowałem taką postać Zawira Salama, polskiego konwertyty. Skonstruowałem ją właśnie w ten sposób, aby przybliżyć, pokazać czytelnikom, że terrorysta może wyglądać troszeczkę inaczej. Co więcej, może wzbudzać sympatię nawet. Ale jeszcze więcej powiem, nawet jego filozofia może wzbudzać pewną sympatię, że on ma jakiś cel, o co się bije. Jakiś sens jest w jego działaniu. I tak to w rzeczywistości jest. W naszej pracy, w pracy wywiadu, ten, który się rozrywa, czy dokonuje ostatecznego samobójczego, powiedzmy, zamachu, to już jest koniec tej długiej listy zdarzeń, które nastąpiły. Najpierw ten zamach został zaplanowany, zorganizowany, on miejsce nie zostaje wybrane przypadkowo. To miejsce jest najczęściej wybrane w określonym celu, żeby miało określone oddziaływanie. To jest po prostu rodzaj walki, rodzaj wojny, jaki jest. Konwertyci w Szwecji po 11 września na islam przeszło 9 tysięcy etnicznych Szwedów. Po 11 września etnicznych Szwedów. Nie jakichś tam zmieszanych małżeństw, tylko zwykłych Svenssonów, Johanssonów, którzy uznali, że islam pokazał to, o czym oni też myślą i co jest zgodne z ich filozofią. Dlatego w mojej książce pojawia się druga taka postać, Klasa von Utrechta, takiego trochę hakera, lewaka, osoby z marginesu, a z jednej strony też arystokratycznego pochodzenia. I ja używam takiego określenia, że jest coś takiego jak porozumienie Kefii. Kefija to jest ta słynna arabska palestynka, czy ta arafatka chusta. Jeśli Państwo zauważycie, to tą chustę noszą zarówno ekstremiści lewaccy, jak i terroryści arabscy. Dlatego, że ona symbolizuje wspólną walkę z imperializmem amerykańskim. No więc to połączenie jest. Jest jakaś płaszczyzna ideowa, ideologiczna. W Polsce mało się o tym wie, bo my tego problemu, z tym problemem się nie stykamy. Ale demonstracje ekstremy lewackiej i fundamentalistów islamskich na Zachodzie wspólne wcale nie są rzadkością i wspólnie walczą z policją. Tak to zjawisko wygląda. Ja tą książkę, jeśli chodzi w aspekcie, no druga książka w aspekcie terroryzmu, chciałem po prostu pokazać, że ten świat jest dużo bardziej skomplikowany, także niż nam się to często wydaje z przekazu medialnego i takiego oczywistego, że rzeczywiście ci ludzie mają jakieś głębokie podłoże, jakąś ideę, o którą walczą. Bo powtarzam, że jeżeli my będziemy na nich patrzeć jak na szaleńców, to my nigdy nie pokonamy. Musimy najpierw zrozumieć, skąd się ten problem bierze. A on ma swoje źródła jeszcze w wyprawach krzyżowych przecież.
Oni do dzisiaj na nas mówią o fundamentaliści islamscy, że jesteśmy krzyżowcami. W języku arabskim wciąż funkcjonuje takie określenie nas. Polaków również, chociaż nie byliśmy głównym udziałowcem wypraw krzyżowych. Jeśli chodzi o konwertytów, to nie tylko w Szwecji, nie tylko na Zachodzie. Moja postać Safira Salama została skonstruowana w dużym stopniu w oparciu o autentyczną postać Krystiana Ganczarskiego, przyjaciela Osamy Bin Ladena, który siedzi w tej chwili we Francji skazany za terroryzm z wieloletnim wyrokiem. I jest tak fundamentalnym islamistą, że nawet całe więzienie podporządkował sobie i dowodzi tam wszystkim, bo jak wiecie, w francuskich więzieniach 80% tu siedzą muzułmanie. No tak to wygląda. To może ja się już przestanę wymądrzać, oddaję autorów do Państwa dyspozycji. Teraz Wasze pytania, Wasze wątpliwości, a sądzę, że z tego co wiem, ani Aleks, ani Vincent nie boją się żadnych pytań, więc proszę, pytajcie śmiało. Może ja zacznę. Mogę? Wiadomo, że rok 1989 był taką cezurą czasową polityczną, ale nie tylko. Rozumiem też, że dla wywiadu, czy panowie, którzy pracowali w wywiadzie PRL, a później po tych zmianach w 1989 roku w wywiadzie Rzeczpospolitej. Czy była jakaś zauważalna różnica między pracą przed 1989 i po 1989? Działanie wywiadu, zasady pracy wywiadu od pradziejów są te same. Zawsze były. W zasadzie te różnic wielkich nie było. Mówię w tym okresie początkowym transformacji. Zawsze się werbowało ludzi na tych samych zasadach, w oparciu o te same techniki, to samo modus operandi i tak dalej. Wielka różnica to może nie była. Natomiast była taka specyficzna różnica, która dotyczyła akurat polskiego wywiadu w tamtym czasie. Tego czasu wielkiego przełomu. A chciałem powiedzieć jeszcze, nawiązując do tego, jednej rzeczy. Czasami się teraz mówi, że Polska powinna była zastosować opcję zero, prawda? Wszystkich wyrzucić, oficerów starych, i budować od nowa. Gwarantuję, że do dzisiaj nie mielibyśmy polskiego wywiadu. A poza tym Polska to nie są Czechy ani Słowacje. My leżymy tu, gdzie leżymy. I nasi sojusznicy wówczas w 1989 roku byli pierwszymi orędownikami tego, aby Polska miała silne służby specjalne, silne, nowoczesne. Ale teraz wracając do Pana pytania. Polski wywiad Departamentu I, czy ten okresu PRL-owskiego, był w dużym stopniu skonstruowany i pracował w oparciu o modus operandi typowo, można powiedzieć, wschodni. Nawet bym nie boję się tego określenia użyć, rosyjski. Rozumiem, że to wywołuje od razu jakieś jeżenie się dreszczyk. To nie jest tak. Patrzymy od strony zawodowej. Wywiad rosyjski do dzisiaj jest pierwszym albo drugim albo pierwszym wywiadem świata ze względu na ich kompetencje, możliwości, technikę, umiejętności, siłę. Można wszystko wrzucić. To jest bardzo dobry wywiad. Opowiadanie, że mamy do czynienia z jakimś wywiadem słabym, to jest, jak już powiedziałem gdzieś kiedyś, robienie z Rosjan idiotów, to w gruncie rzeczy szkodzi się Polsce, jeżeli ktoś tak postępuje. I myśmy mieli te umiejętności, czyli byliśmy typowym wywiadem agenturalnym, z umiejętnością werbowania, podchodzenia do ludzi, znajomością psychologii. I po 90 roku nagle, bo myśmy też byliśmy jeszcze młodzi bardzo wtedy, nagle po 90 roku przyszła nowa kadra. Młodzież, często młodzi ludzie, dziewczęta, często z podziemia, z opozycji demokratycznej, przyszli do nas do pracy, prawda? I zaczęliśmy mieszać ze sobą. Ja przyjechałem, wróciłem do Polski, bo mnie nie było przez długi okres czasu. Kiedy wróciłem, wchodzę do pokoju, tam gdzie mnie posadzono, i wchodzę, tam dziewczyna siedzi. Pierwszy raz dziewczynę widziałem w wywiadzie. Zobaczyłem, ona siedzi, prawda, za biurkiem. Się pytam, co ty tu robisz? A
Ona mówi, jak to co robię, jestem oficerem wywiadu. I taka się jeszcze nadzwyczyła. No i później nie mogłem uwierzyć, że po nas nawet nie było dalej dla kobiet. No, tam jedna była gdzieś na dole. W każdym razie. I ta młodzież, która przyszła, często z doświadczeniem z podziemia, z działalności opozycyjnej. I mi się wydawało momentami, że kiedy wejdą do wywiadu, że oni, ponieważ gdzieś tam w podziemiu działali, to znają zasady konspiracji. Szybko się zorientowali, że zasady konspiracji, oczywiście spontaniczność, emocje i takie są ważne, ale przede wszystkim trzeba to umieć robić, a to jest nauka, cała technika, jak się w konspiracji rozumie. Prawda, już teraz zamykając, myśmy się ze sobą wymieszali bardzo. To młoda siła, która przyszła po 89 z nowym takim etosem do pracy, z nowymi wzorcami, ideami. I my, starzy, młodzi, dawni, z tego powstał jeden z najlepszych wywiadów świata. Polski wywiad po 89 roku. Nie ma rankingu wywiadów na świecie, bo nigdzie się nie notuje, prawda, kto ile zrobił w operacji, ile zawerbował agentów. Ale my między sobą wiemy, który wywiad jak stoi. Bo jest tych kilku największych, CIA, Rosjanie, Mossad, wywiad brytyjski. I oni mówią, potrafią określić, kto jest na jakim poziomie. I myśmy byli na piątym miejscu. I myślę, że jesteśmy do dnia dzisiejszego, bo niedawno odszedłem ze służby, więc wiem, o czym mówię. I to był naprawdę jeden z najlepszych wywiadów. I chyba jest w dalszym ciągu. Dlatego, że potrafiliśmy połączyć tą przeszłość, te stare techniki, stare metody pracy wywiadowczej z tą nowoczesnością i z nowym entuzjazmem, który się pojawił. Mam jeszcze pytanie, czy Suworow w swoim akwarium mniej więcej oddał prawdziwy obraz Gieru? Według panów? Czy tak sobie to Wiktor Riesum tak naprawdę znam osobiście Suworowa. Suworow nie jest oficerem wywiadu, tylko czołgistą przyuczonym do szpiegowania. Przeszedł kurs wstępny oficerów wysłanych za granicę, zwiał przy pierwszej okazji. To jest wszystko. Natomiast akwarium, które opisał, jest w dużym stopniu autentycznym opisem, ale niekoniecznie samego Suworowa. Bo musicie Państwo wiedzieć, że oficerowie nie piszą generalnie, oficerowie podkreślam, nie piszą wspomnień i książek autobiograficznych. A jeżeli są pisane i publikowane, to gwarantuję Wam w 99%, że są one pisane za zgodą i za akceptacją służby, dla której taki oficer pracował. Tego typu książki się publikuje, pisze na świecie, po to dla pokrzepienia serc i zachęcenia innych do wchodzenia na tą drogę. Ale rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Zwrócę tylko uwagę na jeden aspekt z Suworowem. Proszę zauważyć, że Suworow jeździ sobie po całym świecie, przyjeżdża do Wilna, do Warszawy, spaceruje, wydaje masę książek. Państwa, gwarantuję, że gdyby Suworow zdradził coś ważnego dla Gieru, dawno byśmy o nim już nie słyszeli. Oni nie darują nikomu, a szczególnie Gieru. To nie ma żadnych, tu nie ma odstępstw. To jest zasada święta u Rosjan. Zdrajca to zdrajca i koniec. Druga wielka postać wywiadu, Oleg Gordijewski, to był prawdziwy rzeczywiście oficer wywiadu. Pracował dla wywiadu brytyjskiego wewnątrz rosyjskich służb. Do dzisiaj, gdzie Gordijewski przebywa, co robi, gdzie jest, jest objęte największą tajemnicą. Do dzisiaj, mimo że on był eksfiltrowany z Rosji bodaj w 83 roku. To ja właśnie może ad vocem. Zdrajca, któremu się nie daruje. Jak panowie oceniacie postać pułkownika Kuchlińskiego? Trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Bardzo długo trzeba było mówić, wyjaśniać tą całą sytuację, bo trzeba znać detale i szczegóły. Ja powiem tylko sam za siebie, jaka jest moja ocena. Nigdy nikogo nie próbowałem przekonywać do takiego stanowiska. W mojej ocenie Kukliński jest zdrajcą. I na tym w zasadzie powinienem zakończyć ocenę tego. Ale dołożę, dlaczego jeżeli. Niezależnie od tego,
Co zrobił? Czy się przysłużył pokojowi? Czy może na odwrót? Bo po pierwsze, jako oficer wywiadu, który sam prowadziłem agenturę wielokrotnie i werbowałem agentów, jasno stwierdzam, że rzeczywistość, ta, którą się często przedstawia opinii publicznej, z tą, która jest tak naprawdę, za tym się wszystkim kryje, bywa bardzo różna. Najczęściej nie jest to to samo. Na wszystkich agentów, których pozyskałem do pracy dla polskiego wywiadu, czy jako pod Polską, czy pod inną flagą, bo nie zawsze byłem Polakiem, ani jeden z kilkudziesięciu agentów nie zgodził się pracować z wyższych pobudek. Zawsze to były bardzo niskie pobudki, wynikające z bardzo różnych przyczyn. Najczęściej z tytułu różnych korzyści. Korzyści są nie tylko finansowe, korzyści są różne. Korzyści mogą być osobiste, psychiczne. Najczęściej są to ludzie, którzy decydują się na zdradę własnego kraju, a więc zaryzykowanie życiem własnym, swojej rodziny. Normalny człowiek takiej decyzji nie podejmuje z reguły. Więc muszą być jakieś ułomności psychiczne, najróżniejsze. Ja nie mówię choroby psychiczne. Mówimy o pewnych ułomnościach, które wywiad wykorzystuje w swojej pracy, bo my werbujemy ludzi na tej zasadzie, że musimy kogoś dobrze poznać, wiedzieć, jakie ma słabości. Te słabości właśnie to są to, za co można go złapać i namówić do tego, aby dokonał tego czynu i zdradził swoją własną ojczyznę. Oficer nie podejmuje decyzji sam odnośnie tego, co jest słuszne, co jest niesłuszne w takim wypadku. I myślę, że w przypadku pułkownika Kuklińskiego historia go oceni i Amerykanie, którzy mam nadzieję za 50 lat ujawnią akta naprawdę, bo to, co wiemy do tej pory, to nie wiemy nic, tak naprawdę są strzępki. Natomiast myślę, że pułkownik Kukliński, gdyby chciał walczyć o lepszą Polskę, miał wiele możliwości, nie tylko kwestiami militarnymi, ujawnieniem celów militarnych w Polsce, które byłyby efektem uderzenia broni atomowej czy broni chemicznej na nasze miasta i na ludność cywilną, bo to dotyczyło również takich. Kukliński nie miał informacji politycznych, tylko wojskowe. A Polska byłaby teatrem działań wojennych. Ja rozumiem, że dzisiaj można powiedzieć, że działał na rzecz równowagi strachu i w tym się przyczynił, że nie wybuchła trzecia wojna. Bardzo możliwe, że tak było, ale na razie tego nie wiemy. Amerykanie tego nie powiedzą i nie ujęli, bo są określone zasady. Mógł wystąpić z wojska, wielu takich było, którzy występowali, przychodzili do działalności w opozycji demokratycznej i prowadzili pracę na rzecz demokratycznej Polski. Taka jest moja ocena, ale każdy może wyrobić ją sobie sam. Powtarzam, nie znamy prawdy o pułkowniku Kuklińskim. Amerykanie, nawet jeżeli ujawniają cokolwiek do produkcji filmu, to jest to ujawnione w tym momencie. Ja nie twierdzę, że to jest nieprawda, tylko że to jest ujawnienie tylko takiego fragmentu, na jakie prawo im zezwala. Bo nawet prawo amerykańskie jest bardzo jasno sformułowane, że tego typu informacje, jak na przykład współpraca agenturalna pułkownika Kuklińskiego, będziemy mogli się o niej dowiedzieć dopiero gdzieś za 50 lat. Ja mam takie dwa krótkie pytania do panu. Jeszcze może pan Markowski. Z punktu widzenia prawa jestem prawnikiem z wykształcenia. Odpowiedź tutaj wydaje się być dosyć prosta. No bo kodeks karny dosyć precyzyjnie określa, kiedy istnieje szpiegostwo, a kiedy nie. Tym bardziej, jeżeli służba, dla której pułkownik Kukliński pracował, czyli CIA, przyznaje się, że to był ich agent, no to można powiedzieć, że tak, to był agent i szpieg, który pracował na rzecz Stanów Zjednoczonych. Czy to był zdrajca? No to już każdy z nas musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno dla Amerykanów jest to bohater, no oni są największym orędownikiem, że to jest również nasz bohater narodowy, im się nie dziwię. Ale to powstaje wtedy pytanie, jakim jest Snowden. Dla wielu ludzi na świecie to jest bohater, który ujawnił społeczności międzynarodowej zakres działania amerykańskiego wywiadu elektronicznego.
Ale to nie jest bohater dla rządu Stanów Zjednoczonych, bo gdyby nie to, że uzyskał azyl w Rosji, który jak sądzę był już od dawna zaplanowany, to nie wyszedłby z więzienia amerykańskiego do końca życia. Także wszystko tu jest względne. Oczywiście punkt siedzenia określa punkt widzenia. Dlatego tak jak mówię, no, odpowiedź z punktu widzenia formalizmu prawnego wydaje się być prosta. Natomiast no, do końca musi to pewnie rozstrzygnąć historia, jakim był on agentem, czyim agentem tak naprawdę był do końca, czy tylko amerykańskim. I myślę, że taka odpowiedź jest tutaj jedyna możliwa. Dorzucę jedną opinię. Nie znam ani jednego oficera polskiego wywiadu i także tych młodych, którzy w służbie jeszcze są, który by powiedział otwarcie, że Kukliński jest jego bohaterem. Nie mówimy o tym, czy jest zdrajcą, ale czy jest naszym bohaterem. Nie ma nikogo. Chociaż niektórzy, którzy przychodzili do służby po 89, starali się przychodzić z takim nastawieniem, że to był bohater. Kiedy się pozna, na czym polega szpiegostwo, tak naprawdę, ile w tym jest brudu, ile nędzy ludzkiej, ile wykorzystywania najniższych instynktów, zachowań, a z drugiej strony, ile się robi wokół tego, dodaje się temu plichtru i urabia się, że tak powiem, opinię publiczną, to zmienia się optyka widzenia i spojrzenia na wiele zachowań ludzkich i wielu bohaterów również, którzy się niestety musieli zetknąć z tym światem. Ja sam byłem werbowany i się nie zgodziłem. Po prostu się nie godzi na takie rzeczy, koniec. Ale czy sugeruje pan, że Kukliński mógł odnosić jakieś korzyści i to było przyczyną jego decyzji? Nie wiem, to jest, możemy oczywiście, może tak, może nie. Nie możemy w ten sposób rozmawiać o tej sprawie. Nie wiemy. Nie wiemy tego po prostu. Jeżeli można, więzienia CIA w Polsce, prawda czy fałsz? Nie w tym prawdzie jest w ogóle, to jest tak tylko wyolbrzymione, prawda? I pytanie numer dwa, czy polskie służby specjalne szkoliły terrorystów? Chodzimy o czasy komunistyczne przed rokiem 80. Ile w tym prawdy jest? Bo spotkałem się z różnymi opiniami, kto tu u nas nie był szkolony. Żadnych więzień w Polsce nie było. Mnie przynajmniej o tym nic nie wiadomo. To jest jedna sprawa. Jeśli chodzi o terrorystów, oczywiście my to wszyscy znamy te historie z szkolenia terrorystów. No to, co pan powiedział, punkt widzenia od punktu siedzenia. Wówczas pierwsza Polska wcale ich tak nie szkoliła. To też Aleks może więcej o tym powie. Bo oni byli szkoleni rzeczywiście w innych krajach. Ale trzeba spojrzeć na to w tamtych czasach. RUF, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, Abu Nidal i tak dalej. To nie byli terroryści. Wtedy to byli bojownicy o wolność i swobodę. Powiem więcej, do dzisiaj w wielu krajach na Zachodzie Organizacja Wyzwolenia Palestyny, inne organizacje palestyńskie, terrorystyczne, do dzisiaj w wielu środowiskach cieszą się sympatią i wsparciem. I to niektórych partii rządzących na Zachodzie. Lewackich, socjalistycznych i tak dalej. Słynny pisarz Henning Mankell i jego Wallander jest pierwszym orędownikiem wsparcia dla Hamasu, prawda, i dla innych i tego typu organizacji. Do dzisiaj to myśmy zmienili punkt widzenia. Oni są tacy sami, jak byli poprzednio. Kiedyś oni walczyli po prostu z imperializmem i z syjonizmem. To się tak wtedy nazywało, prawda? To my żeśmy przeszli do drugiego obozu i dzisiaj patrzymy na nich, że to są terroryści, ale wtedy to nie byli terroryści. To byli partyzanci, bojownicy o wolność, o demokrację, o swobodę. No bo jak spojrzymy na politykę Izraela na Bliskim Wschodzie, no to nie wszystko jest takie czarno-białe. Na pewno struktury wywiadowcze i państwowe PRL-u dawały wsparcie logistyczne palestyńczykom, reżimowym ich organizacjom tutaj. Ułatwiały opiekę nad rannymi, nad różnymi tego typu sprawami losowymi.
Natomiast nie szkoliliśmy tutaj terrorystów, czy palestyńskich, czy innych. Podam taki przykład tutaj, który myślę, że potwierdzi to, co mówię. Chyba w 1984 czy 1985 roku w Polsce była delegacja wywiadu irackiego, który to wywiad uchodził za bardzo skuteczny, inteligentny, ale bardzo brutalny. I akurat byłem tłumaczem, który tłumaczył rozmowy przedstawicieli tego wywiadu z kierownictwem naszego wywiadu. Tam między innymi stanęła w pewnym momencie kwestia podpisania umowy współpracy. No, wywiad polski, jak to każdy wywiad, miał określone umowy współpracy z różnymi innymi wywiadami. I Irakijczycy chcieli taką umowę podpisać, z tym, że to nie miała być umowa taka pro forma, że będziemy ze sobą współpracować i wymieniać się informacjami, tylko oni chcieli tutaj szkolić swoich ludzi w Polsce. Częściowo w Kejkutach, oczywiście nie razem z nami, tylko w innej strefie zupełnie, bo to jest duży teren, albo na takich szkoleniach indywidualnych. I wtedy nie było zgody na tego typu współpracę i na tego typu szkolenie oficerów wywiadu irackiego. Z tej prostej przyczyny, że Polacy się bali, że z tej współpracy i z takiego wyszkolenia oficerów irackich, którzy później za rok, za dwa czy za trzy mogą być zamieszani w działalność zbliżoną do działalności terrorystycznej, bo wiadomo było, że wywiad ten zabija swoich przeciwników na całym świecie, w Europie, wszędzie, gdzie tylko się da, na Bliskim Wschodzie, że jeżeli przy jakiejś tego typu operacji taki oficer iracki zostanie ujęty i zmuszony do zeznań, no to powie, że był szkolony w Polsce i Polacy nauczyli go strzelać, zabijać, albo powie wszystko to, co wywiad, który go ujął, każe mu powiedzieć. Bo jeżeli go ujmie wywiad innego kraju Bliskiego Wschodniego, no to on powie wszystko, co mu każą powiedzieć, bo będą stosować takie metody, że on będzie mówił wszystko, co mu zostanie przedstawione, napisane. Wtedy nie było takiej zgody. W związku z tym, jeżeli nie chcieliśmy szkolić oficerów innego wywiadu, to tym bardziej nie chcieliśmy szkolić terrorystów OWP, o których też wiadomo było, że mogą zostać zatrzymani, wpaść i powiedzieć, że byli szkoleni w Polsce. Tak jak niektórzy tacy ludzie, którzy zostali ujęci, mówili, że byli na przykład szkoleni w NRD. A my nie chcieliśmy mieć takiej sytuacji. Można? A ja z kolei inne pytanie troszkę. Historia polskiego wywiadu już po odzyskaniu niepodległości w 18 roku no jest historią bardzo ciekawą, bo wiadomo, że cud nad Wisłą to był między innymi efektem dobrej pracy polskiego wywiadu. I wiadomo też, że ten wywiad tworzony był ze specjalistów wywodzących się z trzech różnych szkół. I słynna dwójka, przecież to również był wywiad wysokiej klasy. Poza tym, że w tej chwili zmienił się przeciwnik, interesuje mnie jedna rzecz. Ile współczesny wywiad może czy czerpie w ogóle jakieś doświadczenia i korzysta z doświadczeń swoich tych poprzedników już mimo wszystko z odległego czasu? Czy to już w ogóle w tej chwili jest tylko historia i nic poza tym? Odpowiedź jest dosyć prosta. No. Jaki był świat wtedy w 18 roku, jaki jest dzisiaj? Ja mówię raczej o 30 latach. No to też, to już nie jest, Polska jest zupełnie inna, przeszła wojna, kataklizm, taran się przytoczył przez tę ziemię, wyginęła, wyjechała, znikła duża część inteligencji tego kraju. Do pewnego stopnia ma pan rację, jest tylko jedna rzecz, która łączy z tym, jest pewien taki moralny etos, który oficerowie dzisiaj młodzi mają w sobie, poczucie kontynuacji, poczucie tożsamości, utożsamienia się z patriotyzmem, z flagą, z narodem,
z barwami. U nas w wywiadzie na ostatnim piętrze, gdzie urzęduje kierownictwo, gdzie są takie specjalne biura, jest taki korytarz, na którym wiszą portrety wszystkich szefów polskiego wywiadu od 18 roku. Każdy oficer młody, który jedzie na górę z ważnymi papierami, prawda, i musi przedłożyć przełożonym swoje tam plany czy działania, przechodzi pod tymi portretami i w pewnym sensie musi się z nimi zetknąć. A na końcu tych portretów jest biało-czerwona flaga i flaga Unii Europejskiej i NATO. I te trzy flagi symbolizują naszą dzisiejszą tożsamość i nasze miejsce w świecie. Ja odpowiem na to pytanie tak, że oczywiście wywiad jest drugim najstarszym zawodem świata, jak się mówi, w związku z tym pewne metody działania są znane i kochane przez wszystkie wywiady od paru tysięcy lat. Także w tym sensie niektóre kazusy z lat 30. czy nawet wcześniejszych się studiuje, jeżeli oficerowi wydaje się, że coś może z tego albo skopiować, albo przyjąć. Natomiast gdy po 1945 roku, gdy powstawał wywiad w Polsce, oczywiście byli doradcy radzieccy, którzy instruowali tą młodzież, która wtedy przyszła, ale nie tylko. Mianowicie ten wywiad polski wtedy posiadał w swoich strukturach komórkę legalizacyjną i od zawsze ją posiadał, która zajmowała się fałszowaniem dokumentów. Ponieważ Europa wtedy była, dopiero się układała, nie było techniki na granicach, więc wywiad polski fałszował wszystkie dokumenty, wszystkie paszporty, jakie tylko mógł. I oficerowie tego wywiadu jeździli po Europie i po całym świecie. Ale jak to robić, jak fałszować te dokumenty? Tych młodych ludzi, czy chłopców, którzy wtedy przyszli, uczyli zawodowcy zarządu drugiego, oddziału drugiego wywiadu polskiego sprzed wojny, bo oni się na tym znali doskonale. I robili to przez długie lata, zanim tamci nabyli na tyle samodzielnych umiejętności fałszowania dokumentów, żeby mogli robić to samo. Także taka pewna ciągłość jest we wszystkich wywiadach. W czasie rewolucji 17 roku, czy po rewolucji, oczywiście Rosjanie zabili rodzinę carską, ale nie zabili byłych pracowników ochrony carskiej, tylko tych ludzi wzięli, przygarnęli, żeby ich uczyli zawodu, którego nie znali. Oczywiście co się później z nimi stało w latach 30., gdy Stalin robił czystki, no to możemy sobie wyobrazić, ale każdy wywiad, który jest tworzony od nowa, czy którego struktury się rekonstytuuje, zawsze starych fachowców do siebie przyciąga, bo nie ma innej możliwości. Ja mam takie pytanie bardziej natury skierowanej do panów, jako do waszego doświadczenia. Gdyby przyszła sytuacja do określenia, która ułomność ludzka, czy może słabość, może to jest bardziej takie adekwatne stwierdzenie wywiadowcy, jest taką rzeczą najbardziej, najsłabszym punktem dla wywiadowcy, która z tych cech ludzkich, która cecha ludzka jest właśnie takim najsłabszym punktem? To takie dwie osobiste pytanie. Oficera wywiadu. Tak. Która dla nich, albo dla panów, może to wtedy jest bardziej prawdziwe. Nasza cecha tego, kogo, to nas, kim się interesujemy. No to przyjmijmy, że nie, wywiadowcy, która z cech wywiadowcy, z cech ludzkich jest takim punktem słabym, najsłabszym. Oficer. Odpowiem na jednej i drugiej wersji. Jeśli nie ma słabych. Oficer, który ma słabe punkty, nie jest oficerem. Szybko wpada i przestaje funkcjonować w tym świecie. To jest. No to tak, dużo no tak. Ogólnie. Oficer wywiadu powinien być piękny, młody, inteligentny, szybki, no, tak, wszystko powinien mieć
No, czyli tak jak każdy chciałby, żeby był, ale tak oczywiście nie jest. To bardzo zależy. To są bardzo różne cechy. To także, jeśli w kwestiach wykształcenia, tu nie ma reguł. Oczywiście są pewne predyspozycje takie kierunkowe. Nawet jeśli chodzi o wykształcenie, prawnicy są dobrzy, dlatego że mają dosyć dobrą znajomość, prawda, ogólną funkcjonowania państwa, prawa. To jest przydatne. Ale ja wam muszę powiedzieć, że jednym z najlepszych oficerów wywiadu moich współpracowników była dziewczyna, która była weterynarzem na przykład. Prawda? I była doskonałym werbownikiem i doskonałym oficerem operacyjnym. Bardzo różnie bywa. Tego tak trudno jednoznacznie określić. Jedno jest pewne. Oficer wywiadu, czego nie powinien mieć. Nie powinien mieć w sobie nienawiści. Nienawiść to jest rzecz, która zaślepia. Jak przychodzi młody człowiek do służby, powiedzmy, nada rekrutację na ten pierwszy okres, ta pierwsza rozmowa, ja siada i mówi, ja tak nienawidzę tych wrogów, no, że ja to chcę pracować, tutaj zrobię wszystko, poświęcę. Taki wypada od razu. To się nie nadaje. Ktoś, kto nienawidzi przeciwnika, powiem więcej, nienawidzi na przykład Rosjan, którzy są naszym przeciwnikiem. Nie są naszym wrogiem, bo nie jesteśmy w stanie wojny, nie bijemy się, nie strza. To jest nasz przeciwnik, bo mamy różnicę interesów w wielu sprawach, prawda? Ale oficer wywiadu, który nienawidzi Rosjan, to jak on się nauczy języka rosyjskiego? To jak on pozna kulturę rosyjską? To co on przeczyta? Wojna i pokój w oryginale, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej rosyjskiej głowie? To on będzie słuchał rosyjskich piosenek, jakich nienawidzi. Taki się nie nadaje do pracy w tym zawodzie. Nienawidzi zaślepia, a ślepy oficer wywiadu to sąd może. Nic nie zrobi, prawda? Natomiast u naszych podmiotów celów zainteresowania jest prosta. Najczęstszą słabością ludzką, na której my żyjemy, bazujemy, to jest chciwość. W najróżniejszych odmianach. Chciwość ludzka jest tak bogata w różne formy. Tak jak każdy człowiek jest, potrafi być chciwy na swój własny sposób. Ta chciwość jest do pieniędzy, chciwość, pożądanie pieniędzy, pożądanie żony bliźniego swego. Najróżniejsze są potrzeby ludzkie. Zaszkodzić szefowi, prawda, ja pokażę. Albo na przykład bywają tacy agenci, którzy mówią, będziesz szpiegował, bo on ma takiego, że ja pokażę wszystkim, ja będę najlepszym szpiegiem wszechczasu, prawda. Choćby po to. Dlatego naszą pracą, praca oficera wywiadu, którą rozpracowujemy, obiekt kogoś do zawerbowania polega na tym, aby poznać go lepiej niż od sam siebie. Wiedzieć o nim. My musimy o takim człowieku wiedzieć więcej niż on wie sam o sobie. Jak on ma wrzody żołądka i on o tym nie wie, to my musimy o tym wiedzieć, bo my mu to powiemy. Stary, ty masz wrzody żołądka, a my mamy dla ciebie lekarstwo. Prawda, jeśli się zgodzisz, oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. To trywializuje, rzecz jasna. Pan Państwo rozumie, na czym to polega. Takie techniczne pytanie, jeśli można, może Pan kontynuować. Jaką rolę w Pańskiej, Waszej działalności odgrywają ambasady? Oficjalne przedstawicielstwa państw na terenie. No. Ale mam do tego jeszcze pytanie. Jak państwo polskie opiekuje się wami? W jakim stopniu możecie liczyć na... Nie chodzi o emeryturę. Nie. Dlatego też. Placówki zawsze, ambasady zawsze były miejscem przykrycia dla szpiegów czy oficerów wywiadu na całym świecie. I dotyczyło to wschodu, zachodu, północy, południa. Zawsze te ambasady były wykorzystywane jako miejsce przykrycia, czy agencje prasowe, czy no każdy, czy instytuty kultury, wszystko, co było przedstawicielstwem danego państwa na innym terenie. Oczywiście ambasady miały ten wielki urok, że gwarantowały immunitet dyplomatyczny, w związku z tym bezpieczeństwo. Także odgrywały absolutnie kluczową rolę. Natomiast w wywiadzie polskim przed 90 roku największy wydział w strukturze wywiadu to był wydział nielegałów, czyli oficerów, którzy pracowali za granicą na obcych paszportach jako obywatele obcego państwa. Wspomniałem tu o koleżance, która funkcjonowała we Francji na paszporcie francuskim przez wiele lat. Ale głównie ta działalność wywiadu nielegalnego była skierowana wtedy na Republikę Federalną Niemiec.
Tam pracowało dużo nielegałów, część nielegałów, zresztą się ukazała ostatnio książka pod tytułem Kret. Pracowali jako księża w różnych miejscach. Nie tylko w samym Watykanie, ale między innymi też w dużej mierze na terenie Niemiec. Bo Niemcy były jednym z głównych przeciwników. Także wywiad nielegalny odgrywał kluczową rolę. Do dzisiaj zresztą wywiad nielegalny odgrywa absolutnie kluczową rolę dla wywiadu rosyjskiego, który tradycyjnie i zawsze tą formę wywiadu utylizował i z bardzo, jak sądzę, dobrym skutkiem. Natomiast wrócę do tematu, co jest najbardziej przydatne, jeżeli chodzi o cechy charakteru osoby, którą werbujemy. Mówiliśmy o chciwości oczywiście w różnych formach, ale też czasami człowiek ma kłopoty osobiste. Czasami pycha go, tak rozpiera potwornie. Czasami jest niedowartościowany w swojej ocenie, ma niską samoocenę. Wywiad potrafi mu tą samoocenę do wyżyn, do niebios podnieść, jeżeli tylko będzie dawał te informacje, które są pożądane. Wywiad potrafi tak dopieścić agenta, jak żadna kochanka tego nie zrobi. Finansowo, moralnie, w każdy inny sposób zapewnić go, że jest najwspanialszym człowiekiem na świecie. Opowiem wam taki kazus z mojego własnego doświadczenia. Otóż w latach 70. realizowałem zadania w Nowym Jorku. Byłem tam w stałym przedstawicielstwie Polski przy ONZ-cie. To był raj dla szpiegów, tam byli szpiedzy i oficerowie wywiadu z całego świata. Między innymi znałem oficera, znałem swojego odpowiednika z ambasady brytyjskiej przy Narodach Zjednoczonych. Wtedy my byliśmy młodzi, mieliśmy po 28-29 lat. I oczywiście zakładałem, że on może być oficerem wywiadu, on zakładał, że ja. I ten młody chłopak, młody człowiek wtedy miał nieszczęśliwy romans z Amerykanką. I nie bardzo wiedział, jak może tą sytuację rozwikłać, ponieważ on był w niej bardzo zakochany, ona w nim nie. Dochodziło jeszcze do tego, że on był dyplomatą, ona się poruszała po całym świecie. I w pewnym momencie spotkaliśmy się któregoś wieczoru i rozmawialiśmy ze sobą przez 6 godzin, krążąc po mieście, popijając drinki. I w ciągu tych 6 godzin zwierzył mi się i z tego romansu, i z tego, że jest oficerem wywiadu, co robi jego wywiad, jaka jest opinia o mnie, jaka jest opinia o naszych działaniach wywiadowczych rezydentury brytyjskiej w Nowym Jorku. Wszystko. Otworzył się całkowicie i wynikało to po prostu z jego zawodu, powiedzmy z zawodu miłosnego, z jego sytuacji osobistej, która była bardzo skomplikowana dla niego i z którą nie mógł sobie poradzić, a nikt go nie chciał słuchać. Albo zakładał, że nikomu w ambasadzie swojej tego nie może powiedzieć. A jedną z głównych cech dobrego oficera wywiadu jest umieć słuchać. Ja jestem bardzo dobrym słuchaczem i słuchałem go z ogromnym zainteresowaniem przez te 6 godzin. Także różne bywają sytuacje. Czy myślę, że przez te 6 godzin dowiedziałem się więcej niż przez 6 miesięcy, gdybym z nim prowadził. Nawet gdyby tak mi przygotowując się do ewentualnego werbunku czy oferowania swoich usług mówił. Także różne bywają tutaj motywacje. To ja wrzucę taki przypadek skrajny z drugiej strony. Miałem takiego agenta, którego prowadziłem przez już jakiś czas dłuższy. Dobrze się znaliśmy. Agent dawał bardzo dobre informacje tajne, wynosił dokumenty. Pracowaliśmy świetnie, dostawał prezenty bardzo drogie, i złoto, i pieniądze, i kobiety, co tylko chciał, wszystko miał. No i któregoś razu w końcu ta nasza współpraca, już po półtora roku zapadła decyzja, wchodząc tam w szczegóły, że trzeba mu jednak niestety powiedzieć, bo ja mu nie powiedziałem tak naprawdę, że jestem oficerem wywiadu, a już na pewno nie polskiego. On tego nie wiedział,
Ale on wiedział, co daje, że wynosi tajny dokument. On wiedział, że łamie prawo swojego kraju. On wiedział, jaką szkodę wyrządza swojej ojczyźnie. Ale zapadła decyzja, że trzeba mu powiedzieć. Ja bym oczywiście, byłem przeciwny decyzji kierownictwa, żeby mu mówić. Byłem za kontynuowaniem tego, tak jak jest teraz. No i cóż, dochodzi do tego momentu, siadamy, prawda? Tak jak kolejny raz ja do niego tam mówię, słuchaj stary, muszę ci coś powiedzieć, że no wiesz, że mamy ten biznes nasz wspólny, nie, ty mi to, ja ci tamto i to fajnie idzie, dobrze na tym wychodzimy, zarabiamy, ale muszę ci powiedzieć jedną rzecz, o której ci nie mówię, no porządku, a co takiego? Ja mówię, wiesz, jestem oficerem wywiadu. Otworzył oczy szeroko. Widzę, że zaprosił go jeszcze, jak powiedziałem, polskiego. To zwymiotował. I tak to wyglądało. Odruch wymiotny przecież nie był sprowokowany przez niego jako gra czy udawanie. To był autentyczny jego, jak to powiedzieć, somatyczny, chyba tak to się mówi, odruch, na który on zareagował na słowo wywiad polski. Oczywiście dalszej współpracy z nim już nie było. Ja miałem rację w stosunku do kierowcy, że nie należało mu tego mówić, bo on uciekł po prostu i na tym się sprawa zakończyła. Facet dawał oczywiście, że on wiedział, co robi. Ale on nie chciał tego słowa usłyszeć, tego jednego, tej świadomości mieć na samym końcu, że on wie i ja wiem, co, jak złych czynów on dokonuje przeciwko swojej własnej ojczyźnie. Tak to wygląda, tak jest. Oczywiście między zdarzeniem Aleksa, takim jest ogromna paleta innych. Możecie sobie wyobrazić. Tu wyobraźnia nie ma granic. Ja bym miał takie pytanie, po prostu, bo do tej pory poruszamy się w zagrożenia terrorystyczne, ewentualnie inne pozyskiwane, a czy po prostu wywiad, duże zainteresowanie wywiadu jest po prostu nowymi technologiami, tak zwany wywiad gospodarczy. Może u nas nie ma tych technologii, ale znowu na zachodzie czy na wschodzie po prostu, czy wywiad stara się w dużym zakresie pozyskiwać takie informacje. Bardzo rozbudowaną odpowiedź pytam, jak najbardziej. Oczywiście. Od zawsze. Już jak bombardę wynaleziono, to też już było to przedmiotem pracy służb wywiadowczych średniowiecznych. Ja dodam jeszcze tylko, że praktycznie przed 90 rokiem wywiad PRL-u, tak 40% to był wywiad naukowo-techniczny, gdzie pozyskiwano, znaczy począwszy od różnych rodzajów broni, poprzez przysłowiowy patent na proszek X czy inny proszek, do najróżniejszych, całą paletę farmaceutyków. Bardzo. Proszę? Polopiryna, słynna polopiryna była efektem pracy polskiego wywiadu. Był cały wydział, który zajmował, cały duży wydział, czyli 20-30 osób, które zajmowały się wyłącznie pozyskiwaniem farmaceutyków na Zachodzie. Gdzie krótko mówiąc, no wywiad naukowo-techniczny pozyskiwany to jest kupowanie, to był czysty biznes, gdzie za kilka walizek dokumentacji płacono 2, 3, 4 miliony dolarów. Wtedy, ponieważ zysk z tego był kilkaset razy albo kilka tysięcy razy więcej w momencie, jak ten patent został wdrożony w Polsce do produkcji. Jakiś profesor oczywiście dostał nagrodę państwową, że go wynalazł. I także absolutnie, zresztą chyba 10 lat temu była wielka afera w Stanach Zjednoczonych, że wywiad francuski zajmuje się tam w dużej mierze pozyskiwaniem nowoczesnych technologii amerykańskich. Także tutaj nie ma przyjaciół, nie ma wrogu, wszyscy kradną, ile tylko mogą, jeżeli chodzi o nowe technologie. Jest jeden wywiad na świecie, który w 90% tym się zajmuje, to jest wywiad chiński. Ale w kosmos latają. Czy panowie mieli do czynienia z tak zwanymi podwójnymi agentami? Jaka jest częsta weryfikacja takich agentów? To jest bardzo... Oczywiście, że mieliśmy do czynienia, ale mówimy o podwójnym agencie wtedy, kiedy wiemy, prawda, że był. Ale oczywiście jest zawsze czarna lista
czy czarna ilość tych agentów, o których nie wiemy, czy są, bo jeżeli jest taka zasada w pracy z tymi najbardziej wrażliwymi agentami, to są różni, są tacy, którzy mają dostęp do informacji bardzo takich wartościowych i ci są najbardziej wnikliwie sprawdzani, no i są tacy, którzy przynoszą takie tam chłapy jakieś, coś się z tego skleja i tak, tak, no różni agenci bywają, no ten jeden zarabia tam $100 dostanie za coś, a inny dostanie 1 000 000, prawda, za jedną kartkę papieru, to różnie bywa. Natomiast czy to, co dostajemy od agenta, to jest to, co on nam naprawdę przynosi, czy to jest to, co nam daje jego służba, jego kraju? A to jest cała już skomplikowana filozofia, która za tym idzie. Inspiracja, dezinformacja, umiejętność walczenia z tym, rozszyfrowywania. Każdego agenta się sprawdza, robi się kombinacje sprawdzeniowe. Robi się bardzo zaawansowane przedsięwzięcia wokół niego, on nawet o tym nie wie. Tylko po to, aby go wprowadzić w pewną sytuację, okoliczność, która pozwoli na wyłowienie, czy on jest prawdomówny, czy nie. Ja miałem kiedyś takiego agenta bardzo wysoko postawionego, który dawał, bardzo łatwo dał się zawerbować stosunkowo. I to było od razu podejrzane. Dlatego, że ten, który się łatwo daje zawerbować, no jest z góry podejrzany. Ale ten, który bardzo ciężko daje się zawerbować, też może być podejrzany, bo jego służba może go tak ustawić, prawda? To jest zawsze gra kto kogo. W każdym razie miałem takiego agenta i bardzo on dawał niesłychanie ważne informacje dla naszego państwa, dla kierownictwa. Ani jednej informacji nie wypuszczaliśmy dla naszego rządu, dla prezydenta, chociaż powinni to znać, bo podejmować decyzje z bardzo prostej przyczyny. Tylko, że agent był niesprawdzony jeszcze. Trzeba było przeprowadzić naprawdę niesłychanie kosztowne, wielomiesięczne działania, żeby być pewnym, że te, przynajmniej mieć wysoki stopień pewności, że te informacje, które dostajemy, są wiarygodne, bo na te informacje, jeżeli my podamy je naszemu kierownictwu państwa i ono podejmie decyzję na jej podstawie, to będą już decyzje polityczne, czasami nieodwracalne, czasami, ja mówię, w naszym wypadku to nie, ale bywają sytuacje, że to są decyzje, na podstawie których wybuchają wojny, giną ludzie, to nie są proste. To są informacje, bywają niesłychanie śmiertelne. Wywiad nikogo nie morduje, ale informacje są szczególnie zabójcze. Ja mam takie pytanie odnośnie jeszcze okresu sprzed Okrągłego Stołu. Na ile służby wywiadowcze polskie były podporządkowane działaniom kraju zaprzyjaźnionego, chodzi mi o Związek Radziecki? Czy była tam w ogóle, było jakieś miejsce na własne działania bez kontroli tego kraju? Tak, 99% myślę było takiej możliwości, takiego działania. Oczywiście tą cezurą są lata 50., kiedy doradcy radzieccy zostali w ogóle wyeliminowani z pracy wywiadu polskiego w sensie dostępu takiego nieskrępowanego. Od tamtego czasu praktycznie oczywiście była misja łącznikowa zawsze KGB w Polsce, która mogła tutaj sobie funkcjonować tak, jak funkcjonują wywiady sojusznicze, no bo w końcu byliśmy z nimi wywiadem sojuszniczym, prawda? Natomiast wywiad polski realizował swoje zadania, czasami przyjmował zlecenia do nich, ale kierował się przede wszystkim swoim interesem, także dlatego, że oczywiście Polska miała bardzo inne interesy, na przykład w swoich stosunkach z Francją, z Wielką Brytanią czy ze Stanami Zjednoczonymi niż Związek Radziecki. Zwłaszcza na przykład w epoce Gierka te stosunki z Francuzami no, były, rzekłbym, jak na tamte czasy modelowe. W związku z tym wywiad polski nie mógł przyjąć żadnego zadania od Rosjan na Francję, które to zadanie by mogło zostać wykryte przez Francuzów i które by spowodowało to, że przyszedłby ambasador francuski w Polsce i na jakimś przyjęciu naskarżył Gierkowi, że Polacy na zlecenie Rosjan robili we Francji to i to, no bo wtedy Gierek by wyrzucił dyrektora wywiadu po prostu, bo tak to wyglądało. Ja powiem, jak jeżeli oczywiście była ta misja łącznikowa KGB w Polsce, która miała styczność wyłącznie z dyrekcją wywiadu. Jeżeli
jakiś oficer tej misji łącznikowej chciał na przykład spotkać się ze mną jako z naczelnikiem wydziału, a była w ciągu mojego naczelnikowania wtedy na 5 lat była jedna taka prośba. Chciał się ze mną jako naczelnikiem wydziału w wywiadzie spotkać członek tej misji łącznikowej. Oczywiście zgłosił to swojemu przełożonemu, który był szefem tej misji. Szef misji przyszedł do dyrektora naszego wywiadu. Już dyrektor wywiadu zapytał się, o czym będą rozmawiali, jaki jest cel takiej wizyty u mnie. Na wszelki wypadek dyrektor poszedł do wiceministra, który nadzorował wywiad i zapytał się, czy ten Rosjanin może przyjść i porozmawiać sobie z naczelnikiem Makowskim. I wtedy była na to zgoda. Ten Rosjanin przyszedł i zapytał się, czy mój wydział mógłby od czasu do czasu dać im jakieś naprowadzenia na ludzi za granicą, na obcokrajowców, którzy mogliby zainteresować Rosję. Na co mu oczywiście odpowiedziałem, że nie mogę mu dawać takich naprowadzeń, bo jeżeli tacy ludzie będą zainteresowani moim, to sam sobie ich wykorzystam. Oczywiście powiedziałem to bardzo dyplomatycznie i tak dalej. Także na ogół, znaczy Rosjanie nam mało dawali, dawali nam na ogół ogólniki i w związku z tym mało dostawali na zasadzie wzajemności po prostu. Natomiast wszystko to, co uzyskał swego czasu Zacharski, mówię o technologii wojskowej ze Stanów Zjednoczonych, zostało oczywiście przekazane Rosjanom, dlatego że wojskowi polscy nie byli w stanie tego wykorzystać, ale zostało przekazane odpłatnie, ponieważ myśmy płacili agentowi, który to dostarczał, kupę kasy jako wywiad polski, no to wszystko, co zostało przekazane Rosjanom, szło do nich z marżą 100%, no bo trzeba było za to i płacić to wynagrodzenie agentowi i jeszcze pokryć koszty współpracy. Także na moim poziomie tak to wyglądało. Jak to wyglądało na szczeblu kierownictwa państwowego, to nie wiem, jak to wyglądało na szczeblu wywiadu. Myślę, że mniej więcej tak, jak to opisuję. Każdy wywiad boi się realizować jakieś super czułe zadanie na rzecz innego wywiadu, bo nie wiadomo, co stoi za prośbą nawet tego zaprzyjaźnionego wywiadu, żebyśmy akurat to dla niego zrobili. No bo jak jest taki wielki, taki dobry, no to sam sobie może zrobić. Jeżeli prosi nas o coś takiego, to na ogół się boi, że może umoczyć się gdzieś. Więc dlaczego my się mamy umoczyć? Oczywiście są sytuacje, że tylko na przykład wywiad polski czy wywiad inny może coś zrobić, no ze względu na takie, a nie inne okoliczności. Ale każdy wywiad do prośby innego wywiadu podchodzi bardzo, bardzo ostrożnie, bo nigdy nie wie, z czego taka prośba wynika i na co się może nadziać. Jeszcze jako kontynuację tego pytania. Jeden z panów wspomniał, że w ciągu półtora dnia zmieniliście armaty do zachodu na wschód. Czy to oznaczało, że mieliście już tam swoich agentów, czy po prostu wykorzystaliście przyjaciół Rosjan jako swoich w tym momencie nowych agentów? Zostawmy to pytanie bez odpowiedzi, bo wychodzimy już w sferę, której nie powinniśmy publicznie dyskutować. Natomiast co do współpracy, to o czym Alex mówił, ja w tamtych czasach, ja wiem, że w przestrzeni to się mówi zupełnie co innego, na różnych portalach, mediach. Jako młody oficer, ale Rosjanina nie widziałem na oczy. Pierwszych Rosjan spotkałem w 90 roku dopiero, kiedy przystawiliśmy armaty, jak to się mówi. Natomiast nie wiem, ja wiem, że wielu osobom się to wydaje nieprawdopodobne, niemożliwe, ale taka jest prawda. Natomiast powiem coś innego. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, po 90 roku, zakres współpracy ze służbami, związków, w porównaniu do tego, co Alex opowiedział, a co jest dzisiaj, to jest w ogóle nieporównywalne. To nie jest ten zakres naszych kontaktów, relacji, współpracy,
To jest, można powiedzieć, współpraca na poziomie towarzyszy broni w polu, w walce, w bitwie, bo tak to wygląda. Ale chciałem jeszcze jeden aspekt. Jest Unia Europejska, Polska oddała wiele elementów swojej suwerenności świadomie na rzecz Brukseli i połączenia, prawda, Unii, połączenia się w ramach Unii Europejskiej. Bo to jest dla nas korzystne, dla interesu narodowego, dla nas bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I łączymy różne rzeczy. Łączymy ministerstwa, rury, znosimy granice, łączymy, prawda, różne instytucje badawcze, opiniotwórcze, powstają pararządy, ale wywiady to będą ostatnie instytucje, które się połączą. Albo i nawet wtedy się nie połączą, jak się już wszystko połączy. Dlatego, że wywiad, ja nie mówię kontrwywiad, nie inne służby, wywiad jest elementem podstawowym, wyznacznikiem suwerenności państwa. Jakie by nie było, czy ono jest czerwone, czy białe, czy różowe, to wywiad musi być, bo to są oczy i uszy. A dlaczego w Unii będą ostatnie, jak się połączą? Musimy mieć wywiad, żeby wiedzieć, kiedy ta Unia się rozleci, nie? Chociażby, to ja ironizuję, ale po to jest. My służymy wszystkim obywatelom. Jeżeli ja mam, powiedzmy, negatywne zdanie, powiedzmy, o ministrze Macierewiczu, to ja mimo jednak wszystko swoją pracą pracuję także dla niego, bo pracujemy dla wszystkich obywateli. Nie ma opcji politycznej, tej czy tamtej. Wywiad jest dla wszystkich. Wszystkich obywateli, nawet tych, co w więzieniach i zakładach psychiatrycznych siedzą. Bo bezpieczeństwo narodowe dotyczy całego kraju. Wszystkich obywateli. A od tego jest wywiad, od bezpieczeństwa narodowego i dostarczenia informacji władz. Jeżeli chodzi o wywiad i Macierewicza, a co z tym Smoleńskiem? To jest tak samo ze Smoleńskim, jak i z raportem. No. Ja powiem tak, ja w raporcie, akurat w rozdziale ZEN, który dotyczył akcji afgańskiej, no, autor tego raportu, Antoni Macierewicz, no, kłamał i ludzi wprowadzał w błąd i konfabulował, co jest potwierdzone różnymi wyrokami sądowymi, prawomocnymi, ale przede wszystkim uważam, że wprowadzał w błąd swojego najwyższego przełożonego, czyli prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ dał mu do podpisu dokument, który był nierzetelny przede wszystkim. I ta nierzetelność wyszła już w kilkudziesięciu procesach sądowych. Dał oczywiście prezydent, ponieważ raport liczy kilkaset stron, więc zakładam, że prezydent tego raportu nie przeczytał od deski do deski, bo nie ma takiego obowiązku. Ani nie miał na to czasu, miał od tego właśnie Antoniego Macierewicza czy kogoś innego jeszcze i został po prostu wprowadzony w błąd, bo zakładam, że gdyby go przeczytał od pierwszej do ostatniej strony, to by go nie podpisał. To raz. Natomiast wracając jeszcze do pana pytania o Rosję. Otóż po 90 roku ja realizowałem operacje wspólne i to naprawdę wspólne i z Anglikami, i z Amerykanami. Przed 90 rokiem nie brałem udziału, ani nie znam oficera, który wziąłby udział w operacji specjalnej z Rosjanami tego typu. Ale zakładam, że nie dlatego, że ja bym odmówił, czy nie chciałbym, bo pewnie gdybym dostał rozkaz, bym to zrobił. Ale takich operacji nie było, ponieważ przede wszystkim Rosjanie Polakom nie ufali tak do końca. Zakładam, że na taki szczebel współpracy nie chcieli iść, czy nie chcieli wspólnie wprowadzić, bo Polakom do końca nie ufali, tak jak ufali na przykład Stasi. I to był jednym z głównych, myślę, powodów, przynajmniej z ich strony, że ta współpraca miała taki charakter informacyjno-formalny. Istniała oczywiście wymiana poglądów, wymiana informacji, ale tak jak nie ufali Polakom w czasie wojny, gdy tworzyła się polska armia w Związku Radzieckim, żeby szkolić Polaków jako pilotów i dawać im realizować zadania bojowe, bo wtedy im nie ufali, uważali, że mogą uciec z tą maszyną do Niemców albo gdzie indziej, tak i nie ufali Polakom do końca po 1945.
kontekście Zacharskiego, bo to padło nazwisko. Jak to z tym Olinem było? Jak było? No tak było, że Olin w telewizji, Olin w radio, Olin w Sejmie, Olin na ulicy, a Zacharskiego nie ma w Polsce. No to o co chodzi? Coś tu jest nie w porządku, prawda? Coś nie zagrało, jeżeli Olin był ruskim szpiegiem, to powinien w pudle siedzieć, no. Tak? No, a to czemu nie siedzi? Ja to powiem tak. Wywiad nie jest od obalania rządów. Może, na pewno nie naszych, własnych. Obce rządy to tak. To możemy się, mamy pewne rzeczy, którymi się zajmujemy. Wywiad jest od pracy za granicą. To jest podstawa. Od łapania szpiegów w kraju jest kontrwywiad. Zawodowa, wyszkolona służba fachowców, którzy wiedzą, jak się szpiegów łapie, jak się ich rozpracowuje, jakimi technikami się posługuje. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to trzeba pamiętać o kontekście historycznym tego zdarzenia w przededniu wstąpienia Polski do NATO. Prawda? To jest ważne. I trzecia, główna, jakby najbardziej istotny element tego. Główne źródło pochodzenia informacji Zacharskiego, czyli ten Jaki Miszyn jako zdrajca i agent, prawda, Zacharskiego powinien był dawno wisieć na Placu Czerwonym, tak? A Ulganow jest dalej w służbie, jest sławnikiem w sądzie w Moskwie. Jakim cudem? No, Czesi, to są proste fakty, które należy ocenić. Ale wracając do sedna rzeczy. Wywiad nie jest od obalania rządu. Nawet jeżeli są podejrzenia w stosunku do premiera, podejrzenia, bo to nie są dziwne zjawiska, to takie historia zna. Harold Wilson, premier Wielkiej Brytanii, były bardzo poważne agenturalne informacje, że jest sowieckim agentem. I MI5 go zdjęło ze stanowiska, bo w pewnej operacji został odsunięty od władzy. Ale później do końca życia był honorowym premierem i nikt o tym nawet nie wiedział, że były podejrzenia w stosunku do niego. Olof Palme, premier Szwecji. Urho Kekkonen, premier Finlandii. Takich było więcej. Tylko, że oni to potrafili załatwić w odpowiedni sposób, odsunąć ich od władzy, od informacji, nawet jeżeli były podejrzenia. Podejrzenia w stosunku do Oleksego okazały się mocno dmuchane. Dlatego, że jaki Oleksy papla jest, to każdy wie i widzi. Prawda? Każdy to... Dorobić mu gębę do gadania nie było, jakoś agenturalną nie było dużą sztuką. Więc tak tą sprawę należy po prostu ocenić od tej strony. Nawet jeżeli to się nie idzie z tym do parlamentu, nie robi się kryzysu rządowego i tak dalej. Jaki jest skutek? To jest pierwszy skutek, kiedy polskie służby w demokratycznym państwie ludzie, politycy u nas doprowadzili, że tak powiem, nas kraj takiego moralnego czy systemowego zachwiania. Proszę sobie wyobrazić państwo, w którym własny wywiad, oficerowie obalają rząd premiera. Oczywiście tam na zewnątrz ci politycy w Sejmie to myślą sobie, że to cała firma taka była, że myśmy na to pracowali. To jest nieprawda. W tą sprawę było zaangażowanych 3 czy 4 ludzi tylko. Wcale, że nikt myśmy o tym nie wiedzieli. To proszę sobie wyobrazić, już żaden polityk własnemu wywiadowi nie zaufa, bo oni ciągle myśleli, że my kręcimy jakieś lody, żeby ich tylko opalić, wysadzić. Czy to z lewicy, czy z prawicy. Ja abstrahuję, może troszeczkę przesadzam, ale ta wątpliwość zawsze była już. Oni już ciągle mieli do nas, a przecież my nie jesteśmy, my nie robimy polityki, my im służymy. Nam zadania wyznacza rząd, premier mówi, wywiad, prawda, obejmuje nowa władza, ten parlament, rząd tworzy, premier i on nam daje dyspozycję. Będziemy realizować takie, tak. I my ruki paszwami i realizujemy. My od tego jesteśmy, prawda? A nie od oceniania. A teraz się okazuje, po Zacharskim, to oni zaczęli myśleć, o, oni chcą politykę uprawiać. Prawda? I już nam,
wielu tych bardziej, mniej wyrobionych polityków nam nie ufało. A jak może być w państwie tak, żeby politycy nie ufali nam? Nam, którzy jesteśmy najwierniejsi z wiernych pretorianów, no, tego państwa, bo my służymy wszystkim obywatelom. My się nie zmieniamy, zmienia się może szef, ale oficerowie zostają. Zawsze pracują. Pracowałem 30 lat w tym wywiadzie. Za wszystkich rządów, AWS-ów, lewicy, prawicy i tak dalej. Zawsze wykonywałem. I zawsze awansowałem. Jeszcze co ciekawe. Także taka jest ocena ze sprawy Zacharskiego. Swego czasu Katarzyna Wielka, jeszcze zanim rozebrała Polskę na kawałki, powiedziała, że w Polsce nie ma być chaosu, bo nam Polska jest potrzebna do różnych spraw, ale w Polsce ma być bezład. I tą samą politykę Rosja realizuje w tej chwili. W Polsce ma być po prostu bezład. Temu służy taka inspiracja jak wobec premiera Olina, nazwijmy go, który był po prostu gadaczem. Jak dowodzą późniejsze taśmy z jego innych spotkań, był to po prostu gadacz, który lubił sobie gadać. Rosjanie w pewnym momencie się zorientowali, że część wywiadu polskiego idzie w kierunku jego kompromitacji. Po prostu jakby poszła z nurtem rzeki i myślę, że wyszło im to bardzo dobrze, ponieważ na wiele, wiele lat zasiali nieufność polskiej sceny politycznej do mocnego wywiadu. A mocny wywiad Rosjanom jest potrzebny w Polsce jak zającowi dzwonek. I myślę, że katastrofę smoleńską Rosjanie wykorzystują dokładnie w taki sam sposób. Rozgrywają, im większe podziały w Polsce, im więcej wątpliwości, im więcej teorii zamachu, tym z punktu widzenia rosyjskiego siania bezwładu w Polsce. No tak, ale przecież w sprawie smoleńska to polska władza narobiła tyle błędów, że nie wiem, czy ktoś by tak... Ale to nie to spotkanie. Jeśli bym, to niech ocenia sobie władza i politycy, czy tam narobili błędy, czy nie. To nie jest nasza sprawa. My jesteśmy oficerami wywiadu. To zupełnie inna kwestia. Natomiast odnośnie wykorzystywania w pracy wywiadu, naprawdę nie trzeba wsadzać bomby do samolotu, żeby osiągnąć określony efekt. W pracy wywiadu przede wszystkim najważniejsze to jest umieć wykorzystywać okazje, które los niesie, przypadki. Jeżeli nie potrafi się wykorzystać przypadków, zdarzeń, dobrze ich zidentyfikować, opisać i później obrócić je i wykorzystać na swoją korzyść, to taki wywiad jest do niczego. A rosyjski wywiad w tym względzie jest jednym z najlepszych na świecie i oni to potrafią robić. Potrafią robić doskonale. Naszą natomiast zadaniem jest być wrażliwym na to i zdawać sobie sprawę z tego, jak daleko można być manipulowanym. Rosjanom zależy na Polsce jakiej? Zamożnej, bogatej, ludzi dobrze żyjących, gdzie są dobre autostrady, drogi, żeby oni ich ciężarówki tędy jeździły szybko na zachód, żebyśmy rurę tutaj ich mieli, żeby mogli sprzedawać swój gaz, kupować od nas towary, handlować. Ale chcą też Polski politycznie słabej, żeby się nie mieszała do Ukrainy, do Białorusi, bo to jest ich sfera wpływu i oni nikomu nie pozwolą dotknąć tego. Zresztą co z Ukrainą się dzieje, sami Państwo widzicie, nie popuszczą. Mimo pomarańczowej rewolucji dzisiaj Ukraina nie chce już nawet do Unii Europejskiej, nie mówiąc o NATO. Co jeszcze 10 lat temu było głównym strategicznym celem. To nie dlatego, że myśmy przegrali, tylko dlatego, że Rosjanie, znaczy myśmy przegrali. Dlatego, że się żylemy i kłócimy między sobą. Nie ma jasnej polityki w tym względzie. Nie ma odpowiedniego podejścia do problemów wschodnich, bo jesteśmy zaangażowani wrakiem nieustannie, czy on będzie, czy nie będzie i tak dalej. A nie potrafimy wypracować jakiejś tutaj jasnej koncepcji działania w tym względzie. I Ukraina odpływa, która jest strategicznie ważna dla Polski. Ukraina, która Rosja i Ukraina razem, to dla nas jest wielkie zagrożenie. Ogromne zagrożenie i utrata nieprawdopodobnego perspektywicznego rynku zbytu dla Polski. Także no tak to oceniamy. Jaki będzie tytuł następnej pana książki? Podejrzewam, że niewidzialni. Niewidzialni to jest podtytuł każdej książki, nie trzeciej części jest nieśmiertelni.
Książka ukaże się w przyszłym roku i dotyczy Iranu. Będzie czytał Kosztyła również? Będzie Kosztyła czytał. To jest rewelacja. Pan Markowski powinien to wykorzystać, bo Krzysztof Kosztyła to jest po prostu wyśmienity. Ja bym jedynie Bołkowskiego jeszcze proponował. Henryk Bołkowski. Nie wiem, czy znacie panowie takiego. Też wyśmienity. Też polityka wydawnictwa. Można im podpowiadać oczywiście. Bo Kosztyła troszeczkę się rozmywa, bo czyta i Sapkowskiego i tak dalej. Natomiast... No, czyta dwie części, także... Nie, ale nielegalnie. Ja sobie jestem bardzo zadowolony z jego pracy. Bardzo. On stworzył, można powiedzieć, zupełnie odrębne dzieło z tego. Tak. Ja jeszcze może tylko dodam, że w kuluarach dowiedziałem się, że Aleks również lada chwila wypuści kolejną pozycję książkową, czyli goni Wincenta. To będzie raczej książka dwóch dziennikarzy, Pawła Reszki i Michała Majewskiego. Rozmowa ze mną, taka biograficzna bardziej, pod tytułem Zawód szpiega, która ukaże się pewnie w styczniu. A dopiero później weźmiemy się za beletrystykę i gonienie Wincenta. To ile jest beletrystyki pana książka, a ile faktów? To jest powieść, tak. Powiem tak. Przekornie trochę odpowiem na pana pytanie. Gdyby tu było więcej faktów niż fikcji, to bym tu z wami nie siedział, nie rozmawiał. Tu nie ma próżni. Są paragrafy na to. Prokurator by się mną zajął, zanim książka by się ukazała. Co do tego nie ma wątpliwości. Ja przez 30 lat w tym zawodzie, ja wiem, co ja mogę powiedzieć, a co nie. A w rzeczywistości to jest tak. Oficer wywiadu, kiedy pracuje, służy państwu, zdobywa wiedzę, informacje różne tajne, czasami nieprawdopodobne, czasami bardzo ważne o różnych ludziach, czasami znanych postaciach, politykach, różne rzeczy. Ale oficer wywiadu nie jest właścicielem tych informacji. Mimo że one są zmagazynowane w naszej pamięci, to my mamy tak zoperowane, że to jest część pamięci, której my nie jesteśmy właścicielem i nie mamy do niej dostępu, kiedy kończymy służbę. Nie wolno nam z tego korzystać, ponieważ to są informacje, które zdobyliśmy w imieniu państwa polskiego i na jego rzecz, a nie dla siebie, dla swojej rodziny, znajomych, kumpli i tak dalej. To Tomek agent może sobie daje tam robić numery, prawda, z aparatem fotograficznym i opowiadać rzeczy. Normalnie to nie są nasze sprawy, ale co jest tajne? Tajne są nazwiska, miejsca, dane, wszystkie informacje, które identyfikują w jakim, chociaż w minimalnym stopniu zdarzenie, prawda, czy sprawę, czy postać. Ale my też jesteśmy ludźmi. Mamy emocje, przeżywamy, mamy i kochamy. Tak samo jak wszyscy ludzie. I ta część emocjonalna to jest nasza prywatna. Tego się nie pisze w raportach. To jesteśmy my. Nasze zdrowie, strata przyjaciół czasami. No i takie sytuacje były. Nie wszyscy koledzy wrócili. I to jest właśnie te emocje, to wszystko to są moje książki. Oczywiście, że ja opisuję, posługuję się pewnymi schematami, kliszami, które zaczerpnąłem ze swojego doświadczenia życiowego. Niektóre są bliższe, niektóre dalsze prawdzie. Ale one wszystkie są w miarę autentyczne. Jeżeli moje książki czytają młodzi oficerowie w wywiadzie, no im się podobają, to znaczy, że jest wszystko w porządku, że odnajdują tam swój świat. To z innej beczki do pana Makowskiego, ponieważ nie znam pana książki, ale rozumiem, że to jest zupełnie inny charakter publikacji. Na ile pan opisał fakty, a ile musiał pan pominąć z tych pana doświadczeń? Ja opisałem same fakty z tego prostego względu, że gdy realizowałem te zadania, nie byłem w czynnej służbie. Byłem najpierw agentem wywiadu cywilnego, a później agentem wywiadu wojskowego. I
tak od praktycznie od 92 do 2007 roku. A ponieważ żaden z wywiadów nie poprosił mnie o podpisanie żadnego zobowiązania do zachowania tajemnicy, to mnie tajemnica nie obowiązywała jako agenta. W związku z tym w mojej książce, poza oczywistą zmianą nazwisk, różnych okoliczności, które by identyfikowały źródła, wszystko, co tam jest opisane, jest prawdziwe. Ja może zapytam, nie wiem, czy uzyskam odpowiedź, ale czy X-Man ma się dobrze? Znaczy nie ma się źle. Czyli proszę Państwa, to co w tej książce jest zawarte, to jest szczera prawda, bo zasadniczo ta książka jest na tyle, przynajmniej dla mnie, powiem Państwu moje odczucia, ja ją czytałem już prawie 3 razy, kończę 3. Za każdym razem w tej książce pojawiają się, wiadomo, książka zawiera masę faktów, to jest, jak to się mówi, pewien okres czasu, który jest ukazany w tej książce i ciężko tym, którzy nie siedzieli, jak to się mówi, w temacie, bo jest to temat afgański, więc nie oszukujmy się, to jest kraj odległy o tysiące kilometrów i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nasze pojęcie w roku 2001 czy 99 o Afganistanie było takie, że kiedyś to była kolonia brytyjska. Na takiej zasadzie, że gdzieś tam walczyli, coś się tam działo, ale zasadniczo to nie był nasz obszar zainteresowań. I ta książka niesie sobą taki właśnie przekaz i to pokazuje tą moc naszego wywiadu i tu chyba się obydwaj panowie pułkownicy, bo w takim stopniu, takiego stopnia się panowie dosłużyliście, zgodzą, że dopiero w tej książce widać to, o czym tutaj mówiono przed tymi paroma chwilami, czyli ten malutki wywiad tej takiej małej Polski, która rzeczywiście gdzieś tam sobie siedzi i nagle w pewnym momencie okazuje się, że ta wielka machina CIA nie potrafi sobie poradzić z Masudem, nie wie co zrobić ze źródłami, stosuje dziwny pytajnik, czyli taką serię pytań, które gdzieś są kierowane. Ja powiem Państwu szczerze, że warto tę książkę przeczytać, bo to jest autentyczny opis takiej relacji, która zdarzyła się i jest na tyle nieprawdopodobna, że sam tytuł robi wrażenie, a kwintesencja, można powiedzieć, te kilka ostatnich stron, które mówią jasno i wyraźnie, że była taka szansa, żeby nie doszło do tego, co się zdarzyło w Nowym Jorku we wrześniu 2001 roku, jest szokująca i wydaje się, że to jest nieprawdopodobne. Natomiast tam jest zbyt dużo faktów, które jesteście Państwo w stanie porównać, zresztą one się dają weryfikować, że na chwilę obecną ja sam odnoszę takie dziwne wrażenie, że do dnia dzisiejszego chyba CIA jest taką potężną machiną skierowaną na wywiad elektroniczny i nie może sobie poradzić zupełnie z wywiadem osobowym. Może się mylę, nie jestem żadnym znawcą wywiadu, to jest tylko jakieś doświadczenie iluś tam set pozycji przeczytanych, czytania między wierszami, bo tego też się trzeba nauczyć, bo panowie się zgodzicie ze mną, że bardzo często praca wywiadu polega na tak zwanym białym wywiadzie, czyli tylko kojarzeniu faktów, poszukiwaniu powiązań i dopiero później podejmuje się pracę operacyjną. Ja mam wrażenie, że ci potomkowie oficerów tutaj siedzących, którzy teraz pracują w agencji wywiadu czy służbie kontrwywiadu wojskowego, rzeczywiście wspierając się tym etosem, który również na bazie książki, czy to Wincenta, czy Aleksa, są w stanie pozyskiwać te informacje i chronić nas w taki sposób, że my nawet o tym nie wiemy, bo prawda jest taka, że to jest taka druga rzeczywistość, która toczy się równolegle. I tak i nie, ale chyba najlepszą taką ilustracją, jaką do tego, co powiedziałeś, ja napisałem te książki w pewnym sensie dla siebie, ale chciałem także stworzyć, przybliżyć opinii publicznej, czytelnikom, Polakom, nasz świat, nasze życie, stworzyć, wtchnąć w nie, w te postacie krew, jakieś dusze, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jacy jesteśmy, że też jesteśmy,
że wcale nie jesteśmy wszyscy tacy, jak nas niektórzy, jak próbują nas rysować media, czy jakimi się prezentują niektóre postacie, że pracujemy dla tego kraju po cichu, gdzieś tam, ale też ponosimy ogromne konsekwencje tej pracy, bo to jest zawód bardzo, bardzo wyczerpujący i bardzo wymagający, odbierający zdrowie też. Chciałem stworzyć pozytywnego bohatera, żeby Polacy mogli być dumni też z tego, że mają takich oficerów wywiadu, bo być może tam u nas, na Miłobędzkiej, w innych jednostkach są wasi znajomi, kuzyni, dzieci waszych sąsiadów, wy o tym nie wiecie, bo oni może przyjeżdżają, pojawiają się tutaj czasem, mówią, że pracują gdzieś tam w jakiejś firmie, ale tak naprawdę pracują w wywiadzie, pracują ciężko, ryzykują nieraz życiem, nawet nieraz, często ryzykują życiem, bo oficer wywiadu jest tam, gdzie coś jest ważnego, niebezpiecznego. Tam są te najważniejsze informacje. Chciałem, żeby te postacie po prostu zaistniały, żeby były. Także w świadomości zwykłych czytelników i obywateli, żebyście mogli być też dumni z tego, że macie, wy jako Polacy, my jako Polacy, że mamy dobry wywiad, z którego możemy być dumni. I tylko tyle. Ale także chciałem dać i oddać szacunek tym moim przyjaciołom, którzy w służbie jeszcze zostali, żeby mieli poczucie tej świadomości, że spotykają się z sympatią z obywateli, bo nam jest to bardzo potrzebne. I wszystkie te medialne nagonki na nas, te gadanie, że my coś kręcimy, jakieś niecne zamiary mamy, że kogoś inwigilujemy nieustannie, jakichś dziennikarzy, polityków, są dla nas bardzo krzywdzące. Szczególnie krzywdzące są dla tych, którzy życie oddali w tej służbie. Tak, czy ja mogę mieć jeszcze takie prywatne pytanie? W jaki sposób w ogóle no, wszyscy wy odstresowujecie się? Po takim ważnym poczuciu, nie może być taka stresie, każdy ma się odpocząć, coś zrobić takiego, żeby zapomnieć o tej swojej pracy. W jaki sposób to robicie? W różnych okresach życia to różnie bywa. Jeżeli człowiek jest młodszy, to może sobie na więcej pozwolić, żeby się odstresować. Oczywiście najlepsza forma to jest sport. Ja od 40 lat biegam codziennie po 10 km i to mnie dosyć mocno odstresowuje. Ale odstresowywanie się to jest taki element zupełnie dodatkowy. Przede wszystkim, żeby być oficerem operacyjnym, trzeba mieć mocną psychikę, bo wszystko się skupia na odporności psychicznej. Jeżeli jest odpowiednia odporność psychiczna, to ten stres samoczynnie się rozpływa, rozmywa w organizmie. Jeżeli, no powiem tak, jeżeli ma się odpowiednie geny, to tego stresu jest niewiele albo nie tak dużo jak u innych osób. Dlatego w pracy oficera operacyjnego psychika jest sprawą podstawową. Czy w takim razie wynikałoby też, że macie taki wyższy poziom podejmowania ryzyka, również prywatnym? Jeszcze z tym odreagowywaniem na 100 kandydatów do służby, którzy się zgłaszają, często żaden nie przychodzi. Nie dlatego, że są tak źli, prawda? Nie, tylko dlatego, że nie są aż tak dobrzy, jak to jest potrzebne. My nie mamy w wywiadzie kapelana, nie mamy psychologa, no bo co, pójdzie oficer do księdza i powie mu wyspowiadać się z werbunku agenta. Dlatego problem, że tak powiem, religijności też jest osobliwym zjawiskiem wśród nas, ponieważ dużo się dowiadujemy rzeczy, które są wątpliwe pod względem, prawda, oceny moralnej. Kościół tu nic nie pomoże, ale to jest, nie ma kapela. Psychologa też nie ma, no bo jak ma pomóc? Tego się nie da rozwiązać. Oficer musi być już z początku, kiedy przychodzi do służby, są dobierani ludzie tak, aby potrafili sobie radzić ze stresem sami.
jeżeli są na wojnie w Jugosławii, w Bośni, siedzą gdzieś w jakiejś chacie w górach przez 3 dni, a tu bomby latają, mordują i tak dalej, to musi sobie sam z tym poradzić. On musi, jak my go wysyłamy na taką robotę, to musimy wiedzieć, że to jest chłopak, dziewczyna, która sobie poradzi sama ze sobą. To jest podstawa. Oczywiście człowiek jest ułomny, dlatego potrzebny jest ktoś bliski, jest dom, jest rodzina, jest żona, jest mąż, ale to też bardzo ciężko czasami wygląda, dlatego że no jak mężowi, żonie też nie możemy powiedzieć, jeśli księdzu nie, to żonie też nie, prawda? Ani mężowi, co robimy? A to się rodzą od razu z tego powodu pewne problemy natury, prawda, no, domowe. Naprawdę przetrwają tą służbę u oficerów operacyjnych najlepsze małżeństwa, dobrze sprawdzone, które mają do siebie zaufanie. No bo jak się wraca po 3 dniach i cuchnie alkoholem, prawda, no to jakże nie wy, co, z kumplami, na robocie byłem, ty zawsze jesteś na robocie, tak? A gorzej z dziewczyną, prawda? One też są przecież oficerami, też mogą wykonywać takie czynności, no to są duże problemy, duży stres. Oczywiście, że jest alkohol, oczywiście, że jest, ale stopień alkoholizmu wśród oficerów operacyjnych jest znikomy. Znikomy, dlatego że, i to nie dlatego, że się leczy szybko i tak dalej, dlatego że jak któryś używa alkoholu po to, aby rozwiązać swoje problemy, że one mają mu pomóc w rozwiązaniu problemu, to koledzy i szef szybko go wyłapią, że no jednak za daleko płynie. I my sobie radzimy sami ze sobą wtedy. My trzeba takiemu koledze pomóc, czy koleżance, żeby się wyprostowała, bo później jedziemy na robotę i trzeba mieć zaufanie do tego, kto stoi za tobą. To ci plecy chroni. Jeżeli nie masz zaufania, no to poważna sprawa. Czy to byłoby rozwiązanie dla polskiej sceny politycznej wprowadzić takie same testy, jak wy macie na początku, do dopuszczenia do polityki? Mówię zupełnie poważnie. Od lat uważam, że należy zrobić testy i wszystkich tych, których w testach wyjdzie, że chcieliby mieć władzę, należy wyeliminować politykę. Jest jeszcze większy problem oprócz tego. Dotknął pan bardzo ciekawego. Oczywiście my o tym doskonale wiemy. Tak, my przechodzimy testy, przygotowanie kandydata do służby młodego chłopaka, tam dziewczyny 24, 5 lat, trwa 7-8 miesięcy. Przechodzi testy psychologiczne, psychiatryczne badania, fizyczne sprawdziany, badania na wykrywaczach kłamstwa. Robi się kombinacja, sprawdza w domu, z jakiej rodziny pochodzi. Wszystko. Prawda? No i tak i później, jeszcze później idzie na szkołę, na szkole się go obserwuje dyskretnie, czy taki się gość nadaje do tego, czy on w ogóle pasuje do tego zawodu. Później jest jeszcze 3 lata w służbie przygotowawczej, a później jedzie, robi, spotyka agentów, werbuje, zdobywa informacje. No i kurna wie, że wysyła te informacje, bo my piszemy tam taki rozdzielnik, idzie do ministra, wiadomo, że świrowaty. No i co? To też jest problem odporności psychicznej. Jeżeli masz świadomość, że twoim odbiorcą są osoby, owszem, wybrane demokratycznie. No demokratycznie, my musimy im służyć. Ale my przecież też jesteśmy ludźmi, mamy swoje zdanie. Oczywiście my nie, o tym nawet nie rozmawiamy. Ale ci wszystko oficerowie to są naprawdę ludzie inteligentni, na wysokim poziomie. Świetnie wykształceni, znający świat. I ciężko im jest kit wcisnąć, że nie widzą, co się dzieje, ale wszyscy lojalnie pracują. Taki jest system, no demokracja nie jest idealnym systemem, prawda? Ale jest to frustrujące, na pewno. Jeżeli się poświęca życie, zdrowie, a później się widzi, co oni z tym, tak w cudzysłowie, co oni z tym robią. Ja nie chcę, żebyście Państwo mieli poczucie, że my tutaj mamy jakieś, kontestujemy naszą rolę. Absolutnie nie, my nie jesteśmy w ogóle elementem polityki, robienia polityki, gry. Jesteśmy instrumentem realizacji polityki. I tylko tyle. Ale oprócz tego ludźmi, no. Skoro nie ma pytań, to ja mam 2 ostatnie. Jedno skierowane do ciebie, Alex. I za chwilę zapytam Vincenta. Mam wrażenie, że chyba trafię, jeśli chodzi o pytanie w twoim przypadku. Co z tym Afganistanem? Jak to się skończy? Wychodzę
2014 roku wszystkie wojska sojusznicze, witam z Afganistanu, ma zostać około 10 czy 15 tysięcy sił specjalnych Stanów Zjednoczonych. I myślę, że to jest kwestia roku lub dwóch, zanim wszystko wróci do status quo ante, czyli do tego, co było dokładnie przed 2001 roku, przed inwazją amerykańską. Kwestia będzie tylko polegała na tym, czy będzie to zbrojny rozejm północy, Sojuszu Północnego PiS i talibskiego południa, czy to też będzie gorąca wojna domowa, którą wygra talibskie południe z poparciem talibów pakistańskich, z poparciem Iranu. Nie wiadomo tylko, jak się Rosjanie tutaj zachowają. Pewnie będą popierać północ, która jest dla nich istotniejsza, bo mają granicę z Afganistanem na północy. I skończy to się po prostu wyrzuceniem iluś tam dziesiątków tysięcy zabitych ludzi, iluś tam setek miliardów dolarów. Wszystko wróci do tego, co było przed inwazją. Czyli taki Irak. Tak. W tej chwili w Iraku, w tej chwili miesięcznie ginie ponad 700 osób. Miesiąc w miesiąc, w różnych zamachach. To jest tak, jakby w Polsce, porównując ludność, gdyby w Polsce co miesiąc ginęło 1000 osób w wojnie domowej. No to przyznacie Państwo, że jest to wojna domowa, prawda? Od rozpoczęcia inwazji na Irak zginęło już ponad 1 000 000 ludzi w Iraku. To Wincencie, zamykając można powiedzieć to nasze spotkanie, Ciebie zapytam z kolei o chyba największego gracza na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o tych złych oczywiście, czyli Iran. Czy Iran może nam, jak to się mówi, bardzo przeszkodzić w tej nadchodzącej przyszłości, czy raczej będzie zachowywał się w miarę spolegliwie, realizując swoje ukryte cele, bo przecież wiemy, że je realizuje. A kto powiedział, że Iran jest zły? Ja myślę, że Iran jest zły, dlatego że tak mówią Amerykanie. My jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i to jest nasz strategiczny partner, ale nie sądzę, byłoby uzasadnione bezwiedne powtarzanie wszystkiego tego, co Amerykanie mówią i robią. Iran na przykład dla Chin nie jest zły. Iran dla Japonii nie jest zły. Iran jest zły dla Izraela, ale Iran dla Niemiec nie jest zły. Iran dla Francji też nie jest zły. Iran jest zły dla Wielkiej Brytanii, dla Stanów Zjednoczonych. A w Iranie kobiety, 60% studentów na wyższych uczelniach to kobiety. W Iranie kobiety prowadzą samochody, ciężarówki, są dyrektorami firm. Za gwałt na kobiecie karze się śmiercią. Oczywiście, że mają one też inne prawa kształtowane przez szariat i na podstawie Koranu. Ale sobie porównajcie najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych po drugiej stronie ciśnienia Ormuz, czyli Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska jest naszym przyjacielem. Arabia Saudyjska jest dobra, Arabia Saudyjska jest mądra. Tam kobiety, no, nie wolno prowadzić samochodów, tam się ścina głowy, krzyżuje, kamieniuje i tak dalej. No to jak to jest? Kto jest zły, kto jest dobry? Iran ma nie mieć broni atomowej, nie mieć energii atomowej, a Pakistan może mieć, prawda? Izrael może mieć. To są wszystko pojęcia bardzo względne, prawda? Czym jest i kim jest Iran? Iran to jest potężne państwo. Irak przy Iranie dzisiaj to jest jak jedna prowincja. Iran to jest kraj, którego nie jest w stanie, nie ma armii świata dzisiaj, która by była w stanie podbić Iran. Jeżeli armia amerykańska
sporo problemów miała, aby pokonać armię Saddama, to armia Iranu jest nie do pokonania. To jest zupełnie coś innego. Persowie to nie są Arabowie, po pierwsze. To jest inna mentalność. Oni nawet w czasie wojny iracko-arabskiej, iracko-irańskiej szli jak Rosjanie po trupach jeden za drugim do ataku na irackie pozycje z wiarą. Bo to jest zupełnie inne podejście. Ja nie osądzam w tej chwili, bo nie taka jest moja rola tego kraju. Ale trzeba po prostu myśleć samemu nad oceną tego typu zjawisk i tych spraw. Żeby myśleć, to trzeba czytać. Trzeba wiedzieć. Zaczekać na moją trzecią książkę, gdzie się wszystkiego dowiecie w szczegółach. Bo mimo, że już napisałem jej ponad jedną trzecią, to jak przejrzałem do tego, nie muszę nic zmieniać ani wykreślać po ostatnich wydarzeniach, które dotyczą. A na dodatek Irańczycy to są nasi przodkowie de facto. Oczywiście językowi nasi przodkowie i genetycznie nasi. Persowie to są tak naprawdę protoplaści ludu europejskich. Indoeuropejski język, język perski jest bardzo bliski języka polskiego. Oczywiście. Ja w tym roku byłem w Iranie, spotkałem się z wielką przyjaźnią i wiele tam osób młodych pamięta o tym, że oni przyjęli Polaków, którzy uciekli z armią Andersa z Kreskiego. I normalnie zaczepiali na zaunicy i po prostu tak bardzo przyjęli się odnosili. Także i w ogóle oni tam mają demokratycznie bierane władze. Także potwierdzam to, co pan mówi, jak najbardziej. To prawda, władze są. Oczywiście, że jest to ograniczona demokracja do pewnego stopnia. Jest to teokracja, ale proszę sobie wyobrazić, że nawet opozycja w Iranie broni programu jądrowego. Nawet opozycja. Dlatego, że oni uważają, że to jest, że są narodem o 2500-letniej historii, kulturze, poezji, sztuce i mają takie samo prawo do dumy narodowej, jak w jakiej części ma być energia, czy broń jądrowa, czy atomowa. Do końca nie wiemy, że akurat o to chodzi, bo to jest sprawy. Ale no, czy można i tego, trzeba to po prostu spojrzeć z odpowiedniego dystansu. No, czym problem się kryje tego kraju? Mimo sankcji, mimo wielu problemów, Iran się rozwija. Gdybyście państwo zobaczyli Teheran, to jest to naprawdę miasto niesamowite, potężne i wcale nie biedne. To nie jest arabski świat, to jest zupełnie coś innego, to jest inna mentalność. Okay. Mogę zapytać, dlaczego ta książka jest dużo mniej dostępna na rynku niż ta? Nie pomijam oczywiście treść. Mimo, że te same wydawnictwa wydawały, czy nakład, z czego to wynika? No właśnie nie wiem, muszę to wydawać. Bo wydawnictwo jest to samo, sprawdziliśmy już właśnie przed chwilą. Przekażę pani oburzenie. No tak, jestem szczerze oburzona. Tak. Tylko Bibliotece Lwowskiej zawdzięczam właśnie ten egzemplarz. Szanowni państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować serdecznie, a mamy jeszcze tą chwilę, żeby państwo otrzymali oczywiście autografy, bo przecież to również temu służy to spotkanie, żebyście mogli w cztery oczy ewentualnie zamienić kilka słów. Tym bardziej, że nasi mili goście muszą się z nami około godziny 20 pożegnać i wrócić do stolicy. Tym bardziej serdecznie wam dziękuję. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, bo wiemy, że pewne pozycje się pojawią. I będzie kolejna okazja, żeby zaprosić was do tego maleńkiego Tuchowa. Przyjechaliście po prostu na zaproszenie. Ja tylko chciałbym dodać, że panowie przyjechali zupełnie darmowo, a całą część honorarium przekazali na Fundację Sprzymierzonych, która wspiera kombatantów i poszkodowanych żołnierzy. Ja się już usuwam, a państwo możecie skorzystać z tej chwili. Ja znałem.
Będzie film z ja mówiłam, że krzyżykami. Krzyżykami.